Z lasu wrócili przepatrywacze, a mnie się ze szczęścia ściskają zwieracze, natomiast z ust już ślina mi zwisa, gdyż w klatce z wikliny przynieśli mi lisa. Tak ich prosiłem, by go znaleźli. Układać o nim mogę już pieśni, a lisos się zwie ten futrzasty maluch i zdążył mnie już ugryźć w paluch. Niegrzeczny. Dużo pracy przed nami, zanim się dogadamy, lisosku termosku. Wracając do historii, już wyruszać mieli powoli, a tu nagle Deimos hełm swój ściąga i oni śmiertelni, jak on wygląda. Twarz jak stokrotka, tak gładka i blada, poliki rumiane, to żadna wada, nie jedna przy nim dziewoja upada. Włosy długie, aż za ramiona, nawet mężczyzna z niego skona i uśmiech piękny, acz delikatny, z figury musi być całkiem zgrabny i ten głos jego tak bardzo powabny. Cunderil był nań wielce podatny. Ja również przyznam, bardzo jest ładny. Nie to co Emil, ten jest szkaradny. Tak się zawstydził wojak nasz cudny, że aż założył ten hełm swój brudny, naklął się na nas i obruszył wielce, zarazem skradając elfickie serce. Nim jednak w romansu skręcili mu od nogę, zakrzyknął za hełmu, iż pora w drogę. Tak poszli w końcu do gnoli leża, a w nim coś na nas zębiska wyszczerza. Przy wejściu strażnicy nie byli zbyt trudni, acz wewnątrz groty od głosów już dudni. Na dróg rozstaju podzielili im drużynę, jedni wschód, inni północ obracali w ruinę. Gdy oba miejsca zostały oczyszczone, poszli im na gnolego władcę oraz jego żonę. Poprzednia walka nie była prosta, a przy tej jeszcze większa czekała nas chłosta. Cios za ciosem padał na Emila, Deimos jakimś cudem wszystkim się uchyla. Nagle krew bryznęła z boku i oto Emil pada od niego pół kroku. Wtedy z jego ciała dokonał jam wyskoku, mszcząc śmierć poległego w bitewnym amoku. Gdy wojenny opadł pył i skończyła się kurzawa, doświadczyli im czegoś, czego nie mieliśmy prawa. Oto istopora brzmiała konwersacja, że niby jakaś gra, jakaś eksploracja. Dwa to były głosy, Emila oraz Dzidy. Myślałem, że mnie zdrów, albo że to jakieś widy, lecz ciało leży, uleciało życie, a w toporku chyba trwa mordobicie. Po chwili minęło i słychać jeno wycie, że już chce wyjść, dość ma dzidowca, że chce do Ekateryny, swego wierzchowca. Lecz na nic jazgoty, wycia, błagania, śmierć każdego w końcu dogania, no chyba, że przekleństwo, jakie przed nią wzbrania. I tak poszli jeszcze po kielich z jeziora, skąd przygnała nas pewna zmora. Z pomocą oleju i wśród płomieni sprawili im, że szlamy pierzchły w czerwieni ogni piekielnych. Wiemy, metod używamy iście niecodziennych, jednak puchar był w tym tak znaczny, gdyż do obozu przybył baczny generał z kleryków najlepszym oddziałem. W zamian za czarę zajęli się ciałem. Wieczorem Emila wrócono do żywych i prócz słów z ust obelżywych głos duszka Dzidy dobył się z krtani. Tego nie zmienią nawet kapłani. Dwóch ich teraz w jednym ciele mieszka, lecz do mieszanki naszej to jeno domieszka. Witam moich kochanych graczy i słuchaczy na kolejnej sesji Twierdzę na Pograniczu. Na jakim Tatooine? Przestań do ciężkiej cholery, bo jak ci trzepnę, to dostaniesz jak ten biedny elf w animacji, który sobie podsyłaliśmy między ten. Dobra. Jesteście, panowie, ponownie tutaj ładnie zebrani po tym, co się stało ostatnim razem. Chociaż mogę was przenieść jeszcze do obozu, jakbyście chcieli. Spojrzeć sobie, rzućmy sobie okiem na kampanię, bo jesteście właśnie w obozie. Zanim wybierzecie się na chyba ostatnie już dożynki w tymże kompleksie jaskiń. No i coraz więcej poszukiwaczy przygód nawet z wami chcą się wyprawić. Więc teraz wszyscy będą tutaj gremialnie troszeczkę towarzyszyć, byle dołożyć co nieco, jakąś powiedzmy cegiełkę do waszego postępu wszelakiego. A my... no właśnie, cud się stał, gdyż powrócono, w zasadzie wielki kapłan, który ze samej stolicy przyjechał, w zamian za znalezienie starego artefaktu, który niegdyś został skradziony z wielkiej świątyni w Specularum, pana Emila, waszego towarzysza, przywrócił do życia kosztem niewielkim, zaledwie tegoż pucharu, a jak dobrze się złożyło, a teraz wasz towarzysz Emil zdaje się być, no właśnie, większy koszt to był ten mój kryzys emocjonalny. Oj tam, dla ciebie kryzys, dla innych radocha.
Emilio się skupił. Ale nie przejmuj się. My we dwóch ich tutaj skończymy naszą krucjatę. Tak jest. Emilio już jest jedną nogą w grobie, tak jak pan go wyciągnął za drugą. Tak, za uszy. Jak, chociaż nie, pociągnął go, bo wy nie widzicie, Emil pod tym hełmem ma takiego kozackiego kitajca. A nie wiem, czy wiecie, że właśnie według legend i folkloru, to kozacy po to noszą tak, nosili takie kitajce na głowie, żeby Pan Bóg ich z piekła tudzież czyśćca mógł zań wyciągnąć, łapiąc za głowę właśnie. O sełetce, proszę się tutaj dobrze wypowiadać o moich ukochanych kozackich, natłuszczonych fryzurach. No the właśnie. More you know. Mhm. No i cię tak proboszcz wyciągnął lokalny, przetrzebił i powiedział, no, toś jak nowy, to jest zdrów i w ogóle. I też intensywnymi kuracjami postawili cię na nogach. Teraz, Emilu, chociaż cię to dużo kosztowało traumy życiowej, tak, szczególnie pogadzaniu się w posiadaniu, że tak powiem, backseat gamera w twojej głowie. Trochę, no. No to jest tak, jakbyś... Teraz Emil ma dosłownie takie przeżycie, jakby był... Jakby streamował komuś na Twitchu. Komuś, kto ciągle komentuje. I mówi mu, jak grać. Tak, wysyła te dotacje, które potem boty czytają, co nie? Ale to przynajmniej ma aktywny czat. Może z tego coś zrobić. No faktycznie. Już stwierdziliśmy, że on ma w głowie Johnnego Silverhanda, tak? Kierowniku, ja to bym zrobił inaczej, cicho. Przepraszam. Ja się srebrny. Johnny Spearhand. On się nazywa Johnny Spearhand. Jaździ do wies, tak? Tak. Jaździ do ręki. To ma wiele znaczeń na wielu płaszczyznach. Ale dobra, panowie, tak jeszcze patrząc na to, co macie, możecie sobie luknąć ciutkę na wasz dorobek oraz co kto bierze. To jest ważne. Ja tak z tyłu w głowy słyszę tylko taki głos. Ej, szefie, kierowniku, dobrodzieju. Tak. Ej, weź ten, wodę święconą. Królu wodę złoty. Święconą weź, bo tam nie umarli są. Czekaj, bo mieliśmy jeszcze iść na jedną rzecz, którą wysłaliśmy paru ludzi, żeby obserwować, czy wychodzi ze swojej jamy. Minotaura. No. No, ale ci ongi ludzie nie wracają, cały czas zdaje się, że tam siedzą po krzakach. Ci przepatrywali. To jest już tydzień, czy ja? Słucham? To jest następny dzień, czy... Następny dzień, tak. Zabierzemy może im trochę zapasów, żeby im przynieść, bo pewnie głodni są. No. O, nie mieliśmy żadnych magicznych już rzeczy, nie znaleźliśmy, ale mniejsza. Miejmy nadzieję, że oni są kurwa żywi jednak. Z zaopatrzeniem się w te wody święcone to może być dobry pomysł, jak ktoś ma kasę na to. Mamy kasę. Mamy 6,5 kagolda, tak? Kafla golda, tak. A, no to... Możemy zalać całą tą jaskinię. A nawet jeśli nie potrzebujemy wody, nie będziemy kupować wody święconej, to już mamy olej, tak? I raczej trupy będą się ładnie palić. A to może możemy tego wskrzesiciela Emila poprosić. Szefie, to podstawić mu taką amforę oleju i weź to tam. Poświęć na czarno. Święcony olej, Boże, szczególnie tak, on tak spogląda. Zmieni w biały fosfor, tak? Acz... Synu, elfi, może i wyglądasz jak ciacho, acz nie jestem w stanie dla ciebie zrobić tak, wypełnić tegoż zadania, gdyż olej nie przyjmuje łaski pańskiej naszych przodków, jedynie czysta woda, która wszakże w klarownym cebrze jest odbiciem i lustrem, niejako oknem do innego świata. Dlatego przyjąć może błogosławieństwo, a to, co odbija prawdziwy obraz, jest nieskalane, czyli czysta woda,
jest wszakże tak bardzo i demonicznym istotom, i nieumarłym niemiła. Dobrze, to bierzemy beczkę czystej wody, tak? Czyli nie da się poświęcić moich płynów tak, żeby były bardziej bliskie Deimosowi. A, nieważne. Co? Co? O nie. Sunderil tak bierze swoje łapki i tak wyciąga wskazujące paluszki, tak nimi dziubia o siebie. Tak. Okej, okay, skoro elf poszedł żebra się o oświeconą wodę, ja zbieram panów magów. I elf pytam poszedł ich... elfić. Co? Tak, elf poszedł elfić. Ja zbieram panów magów i pytam się, jakie czary przeszykują, bo w końcu, bo przecież na nieumarłych nie działają sleep spell. O kurde. Tak. A ja nie mam żadnych innych. To jest bardzo słuszne pytanie. Bo tamte zwoje się spaliły. Nie, zamokły. Ty nie miałeś dwóch czasem czarów? Tak, ale... A drugie to jest czytanie magii, to Wacka robi. Mhm. Żeby móc się nauczyć nowych czarów, tak. Możesz skastować czytanie magii na nieumarłego i stwierdzić, tak, nieumarły. Czyli wychodzi na to, że magowie są bezużyteczni, chyba że chodzi o rzucenie czarów na tych kultystów, tak? Świetnie. Na razie tak, chyba że dam zgarnąć jakiś zwój, nie wiem. Milfarin wtedy zapowiada. Ja mam jeszcze lewitujący dysk. Ach, lewitujący dysk. Czekaj. Lewitujący dysk, pokaż. Lewitujący dysk. To jest ta do wynoszenia lutu. Tak. Tworzy się platformę, która chyba udźwignie nawet pół tony i po prostu lata za magiem. Mhm. To czekaj, nie to magia jest nie do wyjątkiem dla kultystów, którzy pewnie mają jakieś swoje czary antymagiczne, albo się przygotowali przynajmniej. Bardzo trudne jest counterspell. Gdzie jest mój kapłan? Gdzie jest ten nasz drugolevelowy kapłan? On ma Turn Undead przecież pewnie. Papa, to ja, Mikrates, wasz kapłan. Dzień dobry. Masz odwołanie nieumarłych? Ależ oczywiście! Dobrze, to wyekwipuj się w to. Nie muszę tego ekwipować. Znam to, że tak powiem, cały czas. Bardzo dobrze. Dlatego jestem kapłanem. To jest jedyna rzecz, którą potrafię. Nie, potrafisz dobrze napierdalać mu o tym, tak Deimos. A no w sumie racji. Tak, milady, odwoływanie nieumarłych to jego naturalna zdolność. Tak, tak działają kapłani. Milady. Tak, Deimos też zrobił taką pauzę, co nie, tak miał klepnąć jeszcze raz kapłana po plecach, ale tak zapauzował w powietrzu dłoń, tak odwrócił się do niego. Czy ty właśnie nazywałeś mnie kobietą? Po chwili widzisz tylko takie obrzydzenie na twarzy Deimosa, takie to ten drugi. Na hełmie Deimosa. A jak coś taki wywiązała się taka rozmowa, to z najbliższego krzaka, takie wielkie, a bardzo animowe, tsunderilowe oczy spoglądają. I widać, że tak pasywnie simpuje wtedy. Czekaj, co? Deimos praskę ustami i zakłada hełm z powrotem. W całym obozie słychać odgłosy rozczarowania. Nawet Lisos tak pisze, tak z takim zawodem po prostu. Tak. A bo Nisos ma zwierzaka, Lisosa. Tak. Który wygląda jak taki wymoszczony kapeć. A tylko wiecie, taka sprawa, jeśli to są nieumarli, przydadzą się też pewnie srebrne rzeczy. Mam srebrny miecz. Mam srebrny miecz, więc... Magiczne bronie też chyba działają, co nie wiem. Mm-hmm. That's right. Panie dobrodzieju, weźcie i powiedzcie, za ile jest flaszka wody święconej. Dobry chłopcze. Dla was dzielnych tutejszych poszukiwaczy przygód, którzy tyle już żeście osiągnęli.
dzbaniec, z którego ulejecie 6 flaszy, jeden wam poświęcimy. Tudzież bukłak taki, tak? No i za drugi możecie zapłacić no jednego złocisza. To ja, czyli, wzięli czyli, dwa dzbańce, czyli nie masz ilości wody święconej za 500 złociszy, powiedzmy. To znaczy, nie, to chodzi o to, że płacicie za usługę pobłogosławienia. Natomiast wasze, skąd będziecie mieli bukłaki? No rozumiem, że każdy, powiedzmy, ma, tak? No każdy ma bukłak, tak? No. I Deimos chciałby, chyba drużyna by się zgodziła, by wszyscy razem z NPC-ami, którymi weźmiemy, będzie miał taki bukłak z wody święconej. No i mam 6 bukłaków, więc... Albo lepiej jeszcze, weźmy flaszki. Albo jeszcze lepiej. Dokupmy flaszki, wlejmy tam i będziemy rzucać jak olejem. Ogółem to by się przydało trochę tych mołotowów dokupić, tak just saying. Święcone ja mołotowy, ja pierdzielę. Ja mam 6 mołotowów, bo dokupiłem teraz 5 flaszek oleju za 10 golda i... Tutaj macie jeszcze 10 flasz. Możecie z nich zrobić z każdej mołotowa. To zrobilibyśmy może? Myślę, znaczy, że nam nie będą zwykłe. Ja pamiętam, że ja dokupowałem i mam 10 na swoim bandolierze pobakanilowym, więc pod kątem mołotowów to ja jestem całkiem przygotowany. You're set. Mhm. Jak ktoś chce te 10 zagospodarować, to niech bierze. Chyba, że tylko, ze srebrnych rzeczy to mam tylko sztylet. To weź sobie bełty. A ja dwa sztylety. A mamy srebrne bełty? To będę mamy. Musiał też kuszę wziąć. Nie myślę, że łuk, jak je znaleźliśmy ostatnio. Ile ty masz siły? Do kogo to pytanie? Do ciebie. Nie tak mało, bo to jest jeden z tych bazowych dla elfa, zaś ci powiem. 13. To nie jest tak dużo w sumie. Daję mu mój srebrny miecz. To jest ten długi miecz, D8. A, bo ty masz ten... jak to się nazywa? Magiczny miecz masz. Mam magiczny, ten on jest na minus 1, tak, tylko że ja mam plus 2 siły tam bodajże i... A nie, to bez sensu! Nie, bez sensu! To ja wezmę sobie te bełty, bo i tak ja mało co walę, albo będę młotowami rzucał. Okej, dobra, tak ty. Bo nie ma co osłabiać ciebie, chociaż jak to oferujesz Cunderlowi, to on się tak bardzo płoni i tak... To nie jest potrzebne, nie musisz się tak mną zajmować. Dam sobie radę. No dobra, Deimos rzuca na mnie, tam mi chować. Pozwólcie, zapytam tylko, kto wziął w końcu te 10 mołotowów, w sensie te 10 flasz? Jeszcze chyba nie. Aha, bo... Wy. Właśnie... Możecie się podzielić jak chcecie, tak? Ja kupiłem tak... swoje. No to chyba ja, znaczy ja, Emil oraz Deimos chyba nie mamy za bardzo żadnych, więc polecałbym pomiędzy naszą trójkę te pozostałe 10 właśnie rozdysponować. No dobra. Znaczy, ja nie będę i tak rzucał, jestem od male, co nie? Znaczy, kto wie, może ci się przyda, tak? A warto mieć po prostu przy sobie. To mi po prostu dacie tak między walką czy coś. Bo ja w trakcie walki to zazwyczaj rzadko kiedy rzucam. To ja ogarnę sobie kuszę. Zamiast tego łuku, który zmieniałem wcześniej, wezmę sobie tak z 10 normalnych bełtów, 20 tych srebrnych i najwyżej to podliczę później, bo to nie ma sensu. Mam na to kasę, bo 13 golda co najmniej. No dobra, a te srebrne bełty wezmę z drużynowego bogactwa po prostu. Dobra. To ja wezmę w takim razie 5 tych flasz oliwy, które były w drużynowym bogactwie i przerobię je na mołotowy, a drugie 5 niech będzie dla Emila w takim razie. No dobra, to ja będę... Okej, okay, ile bierzesz srebrnych bełtów? 20 się robi. To ja bym jeszcze wziął z 5 kolejnych. Okej. Okay. Tylko pamiętajcie, że najpierw idziemy chyba na Minotaura, jeśli mam jakieś info, tak? O, to ja Minotaura uśpię. Przynajmniej spróbuję uśpić. Dobra, tak. Słuchajcie. Terefery kuku, pozbieraliście fanty. Oklepaliście się, otrzaskaliście swoje yuki, sakwy i toboły.
Zaprzęgliście biedną Jekaterinę, która teraz, kiedy w Emilu siedzi, że tak powiem, dwóch degeneratów, to zaczęła się go troszeczkę lękać. Ale zaczęła pić nosem. Tak, ona wie, co się tam święci. Ale podąża za tobą póki co troszkę przestraszona. Aż w końcu udaje się wam w standardowy sposób dotrzeć, panowie, kochani, do tuż lasu. Odsunę troszeczkę. Jesteście na razie party tokenem. Podchodzicie sobie do tegoż patrolu, który tutaj jest rozstawiony. Znajdujecie tutaj tych ludzi oraz krasnoluda, który wtedy też tutaj szusowali i których żeście wyswobodzili, i oni z kolei, prawda, bardzo są wam wdzięczni, przyłączają się do tych pomrocznych gości, łupieżców i tak dalej, którzy przepatrują teren i póki co kryją się pod drzewem. A kiedy wy żeście się zbliżyli, to jeden z nich, ten mroczny typ, tak do was odwrócił się i, prawda, zawołał, że tak powiem, ręką, tak: ej, chodźcie tu. Tutaj, tutaj. Pokazuje taki wielki krzaczor, z którego wychodzi jedna ręka i tak was nawołuje konspiracyjnie. Tak, Demus chciał tam się oddać, tylko ktoś mu taka ręka wychodzi. A! Spokojnie. Dobrze. Wait. Na jak zaawansowany byłeś w stanie? Nie raz był rozporek. To dobrze. Więc tak. Basta, basta. My tutaj są schowani. Otóż przeglądaliśmy tutejsze tereny. Acz żaden minotaur, rogate bydle stąd nie wychodziło. Zaś dookoła zdawało się nam, że po tychże chaszczach pogina jakiś dzikus z wielkim mieczem. Nic to jednak, nie mogliśmy go namierzyć. Wiedziałem, żeby go nie wypuszczać. Jakiś, nie wiem, Kanan the Barbarian? Pamiętasz tego dzikusa, którego... Tak, pamiętam. No, to pewnie ten. No tak, śmiesznie, po prostu Kanan. Ty chcesz się ze mną założyć o, powiedzmy, 100 złotych monet, że nas zaatakuje w pewnym momencie. Ja się z tobą chętnie założę. Okej, dobra, przybijam ci grawy, żeby nie było. Mhm. Ale skąd się miecz? Ej, tylko takie pytanie, czy z tym założeniem liczy się, jak sprowokujemy go do zaatakowania, czy nie? Nie, zakładam, że po prostu wyskoczy na nas na drodze i będziemy wracać, czy coś. Okej, fajne sprecyzowanie. No dobrze, no jesteście, proszę was, w dolince. Macie przed sobą też oto otwarte jaskinie. To co, idziemy najpierw te minotaura pewnie, tak? Mhm. Dobrze. Bo z tego co pamiętam, gnole wszystkie wyczyściliśmy, nie? Tak. Z gnoli nic nie zostało, został tylko minotaur i jest nieumarli z kultystą. Dobrze. Więc zbliżacie się do tego oto, tej oto jaskini. Minotaurzych jam się zdaje. Według opisów przynajmniej. Najpierwsza rzecz, jak kiedy się zbliżacie, to jesteście w stanie spojrzeć w mroczny, wyciosany w prostej skale korytarze. Rozchodzą się przed wami, ale jest tutaj wręcz nienaturalnie ciemno. Nawet jeżeli sobie świecicie jakąś latarenką, to zdaje się, że tak jakby ciemność, mroki tych korytarzy pochłaniały światło. Coś tu nienaturalnego jest. Możemy popatrzeć broszą na wszystko dookoła. O, właśnie.
Jak patrzysz broszę, no to... jest jaka taka... dziwna łuna... opalizująca ze wszystkich ścian, która zdradzałaby, że są nasączone jakimś zaklęciem albo przekleństwem. Chciałbym broszą zerknąć. No właśnie powiedziałem, co to jest, jak broszą spoglądasz. A okej, okay, sorki. Kurde, mogłem wziąć tego zająca z tego facza. Całe miejsce jest przeklęte. Rzuciłbym, byś zobaczył, co się stanie. Wyślij sosa. Uciekniesz w drugą stronę, zajęć. Proszę bardzo, Lisos jest aktualnie w klatce na wzgórzu, więc no. Nie bierze go na akcję, rozumiem. Zbyt cennym członkiem tej drużyny. Nie jest trenowany jeszcze przede wszystkim, tak? No. Możesz nas przenieść w ogóle na mapę, bo jesteśmy w książce. Przepraszam, myślałem, że... No tak, bo to jest Roll 20, trzeba... Dobrze. Yuri? No? Tak, trochę się, że tak powiem, zapomniałem i... No, po prostu nie doczytałem, teraz coś mi tak... Ej, coś mi nie pasi. Okazuje się, że jak Magic User dostaje levela, to dostaje też nowego spela, wybranego przez ciebie. No tak, dlatego pytałem się, czy przygotowałeś jakieś inne spele, bo z tego co pamiętam, brałeś. No nie brałem właśnie. W sumie dobre pytanie. To nie jest tak, że musisz ze swoim szefem, mistrzem się dogadać, on ci daje te spele i tak dalej, i tak dalej? No bo faktycznie, ty miałeś level up. Zapomniałem zupełnie o tym. Dobrze, znaczy no, mistrza nie masz przy sobie. Ty chyba wziąłeś Magic Missile'a, z tego co pamiętam. Nie, planowałem. Bo to było na zwoju bodajże, to ze zwoju się dlatego... Dobra, nie mam pojęcia, rzucę K12, jeżeli będzie coś, co już masz, to jest przerzut. Okej. Okay. Hold Portal. Hold Portal? O, to jest tak. A. To jest antymagiczny zamek? Chyba? Mhm. Czekaj, jak to działa? Że zamykam drzwi jakiekolwiek chcę na no nawet godzinę czy coś. W praktyce jest coś takiego, że jeśli creature ma więcej niż 3 hit dice, to się przebije to w ciągu jednej rundy. Okej. Okay. I may break open a held portal in one round's time, but the portal will relock if allowed to close within the duration of the spell. Tak, ale jeżeli creature nie ma 3 lub więcej hit dice'ów, to w zasadzie jesteś w stanie mocno zablokować. Chyba że ktoś posiada Nox Spell, czyli kołatkę. Tak, czyli przyda się, to wezmę jednego slipa i jeden hold portal, zapamiętam. Czy jeżeli to będzie Dormimik, to ten czar działa jako hold person, czy...? Nie. Chyba, że to będzie żywiołak drzwi, to tak. Żywiołak drzwi. Czekaj, jeżeli Mimik będzie drzwiami, to może Mimika zrobić, co nie? No kurde. O Boże. Chcę to wprowadzić, żywiołaka drzwi. Żywiołak drzwi, ja wiem. No. Dobra, każdą bądź razą wysyłamy naszego roga, bo dzisiaj nie ma Klingona z jakiegoś powodu. Hur dur dur, dobrze, no to on sobie odbiega od was. Magiczna ciemność, rozumiem. To ja, Klingon, Klonius, wasz dobry przyjaciel. Tym razem nie będę głupio pyskował, tylko zrobię, co do mnie należy. Haha! Możemy zatrzymać tę wersję Motrzyka? To jest prawo naszych sesji, że jeżeli kogoś nie ma, to staje się automatycznie, że tak powiem, popychlem drużyny. Rudy! Rudym, tak. Rudy się staje. Traci duszę. Jak zginie, to zginie, trudno się mówić. Wydaje mi się, że Klonius w tym wypadku by powiedział: tym razem nie spóźnię się z wami, chłopaki. Tak jest. Okej, okay. To będzie ciekawe. Już ja wam wpisuję mówię. Sobie, czego to jego spała. Okej. Okay. Okazuje się, że
Klingon tak jak Jezus miał raz, że wpadł mu dzik do domu i musiał sprzątać. Co? Nie, nie znam tej przypowieści. Nie ten Jezus, nie o to chodzi. Chociaż to tak brzmi, zabrzmi. Z jakiej księgi apostolskiej było to czytanie? Tego, tego apokryfu nie czytałem. czy to było jak był ten Asterix Obelix i Dzieciątko Jezus, czy coś? Tak, właśnie drodzy widzowie, o takich filmach omawiamy przed sesją. Dobrze, pozdrawiamy Jezusa, jak to ogląda, gracza znaczy się, naszego znajomego. Być pozdrawiony. Jak Obelix wpadł do kotła z magicznym napojem, to Jezus wpadł do kotła z wodą święconą, rozumiem. Tak jest. Dobrze, słuchajcie, Klonius... To się nazywało Jordan, a Panoramixem był odpowiednik, znaczy Jan Chrzciciel to był taki Panoramix. Klonius zapędza się gdzieś w głąb i nagle dzieje się rzecz dziwna, gdyż słyszycie, jakoby on gdzieś tam tuptał, ale wrócić nie może. Czy to jest darkness? Kastowane? Chyba tak. Nie, to Megumi. A właśnie. Ojej. Właśnie, to teraz jak widzę, co się stało z naszym rodzinem. A, czekaj. Minotaur, labirynt, okej, czaję. Ty możesz inaczej to troszeczkę. Na inteligencję, czy to jest, jakie to zaklęcie może być? Możesz. Dobra, ile mamy metrów liny? Też nie masz pojęcia, co to za zaklęcie. Ojej. A, bo wyrzuciło, tak? A, tak. Sorry za spam. Wyrzucił dziewiątkę, tak. I tak nie masz pojęcia, co to za zaklęcie. Może to być nie... Może to nie być zaklęcie. Mhm. Czyli przywiązujemy się linami do siebie, tak i do drogi wyjścia pewnie. Mhm. Albo czy mamy jakąś... w sumie? Czy on... Czekaj. Czy ja nie wziąłem czasem... Albo wiem. Czy są jeszcze jakieś zwłoki i niezaschnięta krew? Nie. Raczej już zaschnięto. Nie. Dobra, kwestia jest taka. Deimosie, przywiąż do nas linę i ja i my pójdziemy przodem. Ja po prostu tak występuję przed szereg i... Wiesz co, poczekaj chwilę. Możemy linę rozmontować. Lina magiczna, którą mamy, czy ona się porusza sama z siebie? To znaczy, nie per se, ona, od razu wam powiem, ona pomaga we wspinaczce. Aha. Okay, to jest dobra. Tylko lina do wspinaczki. Nie, to każdy z nas ma pewnie tam te 50 stóp liny, tak. To faktycznie obwiązujemy się. Deimosie, pozwól, że pójdziemy przodem, my widzimy to, gdzie prowadzi nas topór. W sumie raz. No, w sumie? Jak będzie potrzeba, to możemy jeszcze te liny rozmontować na... Bo to są takie z tych takich skrętek robione. Tak. To możemy jeszcze robić na więcej czegoś bardziej sznurkopodobnego, żeby było dłuższe. Poczekaj, bo ja chciałem coś zobaczyć. Nie mogę z jakiegoś powodu zjechać do końca mojego tego. Musiałem wyjść na chwilę. Tinderbox. Spikes and Hammer, Food, Water, Skin, Oil, Flask, Row. Tu rosi. Kiedy wy się tak obwiązujecie, no to każdy gdzieś tam przy pasie, Tsunderilowi przy szyi. Kurwa. Czy w bohater. Czy w Tinderboxie nie byłoby czasami... Randek, tak? Nie. Kurwa.
Chyba właśnie zapaliście macza, wiecie? To jest Sunderbund. Chciałem wyrysować coś na ścianie albo... Nie, kwaj węgla. Nie. Możemy coś... olej rozlewać. A coś sypkiego? Nie wiem. Lera. Mówiłem, żeby wziąć kredę jakąś, żeby to oznaczyć w tych ścianach, ale... Możecie kredę. To akurat żaden problem, tak? Będziemy raczej to oznaczać kredą tam, gdzie byliśmy. Bo ty faktycznie deklarowałeś to przed sesją nawet, że tak. Abyś się uzbroił, więc... Akurat dorwać kredę to nie problem. Dobra, idziemy w stronę, w którą poszedł nasz kloniu, żeby czasem nie zginął jak idiota sam. Właśnie o to chciałem zapytać, czy w ogóle wiemy, w którą stronę on poszedł. Przed siebie. No to idziemy przed siebie, tak jak on szedł. Bo... Dobra. Zakładam, kloniu jest inteligentnym rogiem, i on raczej by się zatrzymał, kiedy się zorientował, że coś jest nie tak. Mhm. Ojej. Dobra, słusznie zostawiając za sobą pomniejsze ślady, wchodzicie w absolutne ciemności, rozświetlając sobie mrok na tyle, żeby widzieć coś no, na najbliższe 10 stóp. A zaraz potem mroczne korytarze zapadają w podobny mrok. Tak właśnie. I znajdujecie przypartego do ściany modlącego się tutaj Kloniusa, który, kiedy wy żeście się wyłonili, to podbiega do was mówiąc: chłopaki, nie uwierzycie. Olbrzymie, kolosalne muchy brzęczały mi nad głową. Takie wielkie. No i rozstawia ręce, pokazując mniej więcej takiego dorodnego sandacza. Rozmiar. Okej, to jest zła wiadomość. Wciskam Roga za siebie, tak, i przywiązuję do niego linę, którą on pewnie ma, tak, bo pewnie ma stawiał. Jasne. Przy z nami czwarty. Zbieracie go. No dobra, widzicie tak. Jeden korytarz prowadzi na zachód, drugi na północ, no i na południe za wami, tak? Klaudius był z tej strony, tak? Tak. Tu są muchy. Idziemy w tą stronę, tak? Bo musimy zajebać Minotaura. Podejrzewam... Nie wiem jak to działa, co nie? To jest jakieś magiczne gówno. Ale podejrzewam, że jeśli zabijemy Minotaura, to magia się rozproszy. Okej. Okay. Postępujecie przed siebie, niknąc ponownie w zupełnych mrokach. Aż dochodzicie, dobrzy panowie, do kolejnego ciekawego miejsca. Takiego rozchyłku korytarzy. Proszę bardzo. Już odsłaniam przed wami. Przynajmniej mamy mapkę labiryntu. A gdyby właśnie posłać ten topór w tą ciemność, to czy byśmy coś zobaczyli, czy... To jest bardzo ciekawy pomyślunek. W którą stronę posyłasz topór? Chciałbym w tą stronę, tak na północ tam. Nie stamtąd, tylko przyszliśmy. Okej. Okay. A może niekoniecznie trzeba nim rzucać, tylko można go przywiązać do tych naszych 3-metrowych żerdek. Ale wtedy tak sobie nim... Jego topór wraca mu do ręki przecież, no. Tak? Tak, ale to chodzi, ale to on nie upada i nie robi hałasu? Ale to, nie, czy wraca po prostu, do ręki. Ale to bumerang. Tak, że leci, zatrzymuje się w powietrzu i wraca? Tak. Bumerang. A, to spoko, okej, okay. Bo myślałem, że on tak leci, upada i dopiero wraca, okej. Okay. W praktyce to jest Mjolnir. Może sobie latać jak... Okej, okay, okej. Okay. To się nazywa spoko. Tomahawk. Tak, tak trochę, dobra. Więc Emilu, koncentrujesz się. Twój przyjaciel mówi ci: tak, znajdziemy tego złoczyńcę, haha. I znowuż zagłębiasz się w swą duszę. I znajdujesz tam ten szary pokój, gdzie ty ze swoim duszkiem, Johnego Spearhanda, siedzicie razem przy stole, obserwując taki wielki ekran. I twoje ciało wypuszcza ten topór, który wiruje, wiruje, wlatując w korytarz. A ponieważ twój topór nie polega na twoich oczach,
ale na nadnaturalnych zmysłach to widzi wszystko, co żywe i wszystko, co martwe. Generalnie widzi w ciemności. Widzi to, co istnieje, tak? Chyba, że są jakieś, nie wiem, antymagiczne pola czy coś w tym stylu. No i jesteś w stanie zobaczyć, że tutaj naprzeciwko tędy, może tutaj ten, no. Tutaj jest jeden długi korytarz, który kończy się jakieś 30-40 stóp od was. Tutaj on się rozchodzi w dwie strony. Tak? Tak. I jeszcze tu zakręca do jakiejś jaskini, do jakiejś wielkiej komory. Dobra. Ale okay, widziałeś teraz... tylko szare ściany skalne. To teraz chyba idziemy zgodnie z tym, tak? Tutaj i potem na dół, tak? Mhm. Tam na północ na razie nie ma nic żywego. Nie. 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 Nie, nie wiem, czy to jest tam, czy to tam jest to, czego szukamy. Szukamy ale... wielkiego pół człowieka, pół byka, no trudno by go raczej przeoczyć. Czy gdzieś coś słychać? No, to jest dobre pytanie, natomiast zaiste słuchać coś jest. Odległe brzęczenie jakichś wielkich, skórzastych, tudzież owadzich skrzydeł. Aczkolwiek nie jesteś w stanie tego namierzyć, bo najpierw wydaje ci się, że z któregoś korytarza to dobiega, ale im głębiej się tego przysłuchujesz, tym wydaje ci się, że dobiega z każdego korytarza. I tak samo słyszysz takie głębokie sapanie. Nie chrapanie, ale takie sapanie, takie odpoczywające, tak? Jak ktoś to się nażarł, i sobie sapie, siedząc. Ej, takie pytanie. Co się stanie, jak po prostu wrzaśniemy? No, echem się rozejdzie po prostu i zwali się wszystko na głowę, wszystkie te potworki mniejsze. No, ale będziemy wiedzieli, gdzie są. Chociaż... No tak, będą prosto na nas i to może być taki zły pomysł, tak? Bo nie wiemy, w którą stronę idziemy, jeżeli mamy uciekać. No, też prawda. Poza tym, chyba... jeśli ktoś zginie, to jesteśmy teraz przywiązani do trupa, tak? I ciężko by go... To jest dobre, słuszne spostrzeżenie. Dlatego chcę zostać w grupie i zwracać jak najmniej uwagi na siebie, co nie? Jeżeli już zwracam uwagę, to tylko pojedynczych grup. Mhm. Mhm. Nie no, to była tylko taka sugestia. Nic... Nie wiem, tak... No to rzeczywiście trzeba będzie powoli czyścić po prostu. To w którą stronę mamy zamiar iść? No, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, chyba tak Blues proponował? To w podstawie przeciwieństwo by było w takim o... Bo nie chciałeś... W tą stronę, tak? A my zaczęliśmy odtąd. A, myślałem, że chcesz od południa. Okay. Nie, możemy przeszukać tę komorę, skoro tam nic nie ma żywego. Czy żywego to nie jest słowo klucz w tym. A czy no cokolwiek co istnieje chyba, tak? To możemy spróbować się przejść w tą stronę i do tej dużej komory przejść. Tak? Mhm. Tak. Dobrze. To idziemy. Tak. Już was przesuwam. Nie rozbawię, jak okaże się, że ten Minotaur jest bossem tej całej kampanii. Wiesz co, mnie by mnie rozwaliło? Gdybyśmy spotkali tutaj Banshee albo coś w tym rodzaju. Bo to by nas zajebało w jednej turze chyba. Tak, to byłby TPK. Dochodzicie do kolejnego rozstaju, to dokładnie tego, co zobaczył Emil wcześniej. Korytarz prowadzi na północ, na południe oraz na zachód. Przed wami otwiera się większa pieczara, w którą jakby się zdaje więcej jesteście w stanie zobaczyć. Oraz dostrzegacie, że tutaj na ziemi porozrzucane są także kości. I o wiele gorzej stamtąd śmierdzi. Komora z bossem. Wyciągamy za mrodem. Tak, wyciągamy nasze te
narzędzia do usuwania bossów, tak? Mołotowy. No, ja tam nic nie wyczułem, ale to faktycznie nie musi być absolutną prawdą. No idziemy za trupami, że tak to ujmę. Czyli wchodzicie tam, tak? Tak. Dobra. Tylko tykając też tyczkami przed sobą, żeby żadnych pułapek nie było. Od razu wam pokazuję, ponieważ tutaj ten efekt niejako się rozpływa. Tych majaków. To są przeklęte ściany ciemności. Tu jesteś! Rzucam w niego włócznią. Dobra, panowie. Ja mało to wiem. Wy wyszliście, troszeczkę hałasując. On już się was spodziewał. Zdążył zerwać się z nóg. Tak jak dostrzegacie z jego, tej komory, wszędzie dookoła widać normalnie. Więc tak jak wy nie widzieliście go jeszcze, tak on widział was bardzo dobrze. Czekaj, ustawmy się w szyku, tak? No właśnie. Być. Jak tutaj się... Albo jeszcze do niego nie widzicie, spróbuję go uśpić. Nie wiem, ile ma hit dice'ów, ale zawsze można spróbować. Ten minotaur jest znacząco wyższy od normalnego człowieka. Oj tak, jest wielki. To znaczy, że bez nie będzie problemu, żeby strzelać zza pleców naszych wojowników, pomimo że nie są krasnoludami, bo będzie można do góry strzelać. Okej. Okay. Fajnie. O! Szkoda, że nie ma tu Kloniusa, mógłby sobie jebnąć bełtem czerwonym. Ach, jaka przykrość, to nie no. W tej jednej sesji go nie ma i już go omija cała zabawa. Gadę. Czyli z tyłu możemy ustawić taki pluton egzekucyjny. Tylko może tak, żeby... Dobrze. Najpierw wygrajmy inicjatywę, której na pewno nie wygramy. Dokładnie, zróbmy inicjatywę. No tak, ale to i tak najwyżej wy zginiecie, jeszcze będzie można strzelać po tym, jak wy zginiecie. Hell yeah, baby. O Boże. Give me some sugar. Sugar daddy. Come to initiative papa, tak? Co tutaj jest za mną powinien stać? Dobre pytanie. Klonius chyba, co nie? Chyba tak, jeśli go wciągnąłeś i przywiązałeś, jak mówiłeś. Ty? Tak. No. Tak. Okej. Okay. To może Klonius dostał teraz ten pobakanilowy gag. Co? I jest tak prowadzony przez tej mocy. Brace for impact, bo zaczyna żarżować chyba na nas. No właśnie, słuchajcie. Widzicie przed sobą wielką bestię, która już była przygotowana. Jego kopyta grzebią w ściółce złożonej z siana, skór, obgryzionych kości, szkieletów wszelakich walących się tutaj, przede wszystkim ludzkich, jak dostrzegliście. Z czego jeden nawet się nad jakimś miniaturowym rożnem wciąż obraca, przeszyty długim szpicem. Niewiele mięsa zostało na nieszczęśniku. I ten potężny minotaur, on co tutaj co prawda ma topór w łapach, ale on tak naprawdę nosi wielką włócznię. Ale tym razem on po prostu swoją nogą, swoim kopytem, prawda, po ziemi szurnął, buchnął z nozdrzy wściekle i rusza na was, pochylając swój łeb. I tak, próbuje was walnąć rogami. Przez to ma w pierwszej rundzie dwa ataki. Właśnie z rogów. Fuck you. Jeden na Emila, drugi na Deimosa. On ma... hit dice'ów 6. Więc panie Deimos, od góry będziemy szli. Ups. O kurwa. I panie Emil, od razu sobie rzucę na... O, nie. Chyba cię nie trafił. Ale chyba na twoje zginę. Szczęście, jego atak rogami zadaje tylko do 6. Aha. O, całe 5. Czekaj, minus 5? Zajebiście. Tak, minus 5.
Nie, milady! Potężnie. Potężnie cię. Po prostu nawet poczułeś, jak ta tarcza ledwo wytrzymuje. Uderzenie tego rogu, no Emil odskoczył albo się ześlizgnęło po jego tarczy, a tą twoją prawie by przebiło. I tak cię szturchnęło, że walnąłeś w tą kamienną ścianę za sobą i prawie zgniotłeś Nisosa. Dobra, wasza tura. Nasza tura to tura ruchu. Tak. Ja będę się ruszał wokół jego tego, żeby otoczyć tego durnia. Mhm. Chciałbym, żeby Kron już się ruszył, żeby mógł mieć backstaba. Tak jest. A tym typie? Chodźcie, przyjaciele, okrążmy tego piekielnego byka. Nawet Mikrates podejdzie, hurra. A nie mogliśmy po prostu stać i do niego szyć nad waszymi głowami, mimo tego, że z wami walczy? Gronius! Tak, możecie szyć. Gronius ma backstab, ma broń, która jest backstabująca i zadaje tam D4 czy tam D6 trucizny obrażeń, więc... Bo jeszcze tak patrzyłem, jak byście się nie ruszali, to jakbym gdzieś tutaj rzucił slipa, to mogłoby tylko jego objąć. A nie jest nieumarły. Tak. Jest tylko jeden. Ej, przybywoju, metagame'ując, na niego slip już nie działa, bo Yuri nawet powiedział, wniknęło się, że ma 6 hit dice'ów. A no to... slip 4 plus 1 obejmuje. Tak, slip działa tylko dice'y. Maksymalnie. Myślałem, że jest troszeczkę więcej. Okej, dobra, to nieważne. Więc jeśli możecie czymś strzelać albo tudzież rzucać, to róbcie to teraz. Nie róbcie tego mołotowami w tej chwili może, tak żebyś na to lepić. Tak, no to tutaj... Strzelajcie, przyjaciele. Chociaż mogę spróbować różki, ale teraz za późno. To strzelę 3 razy za wszystkie elfy, jo? Mhm. A, tylko czy one mają inne... Powiedzmy tak, mają w zasadzie atak taki sam jak ty. Więc możesz z siebie strzelić. To było 3 razy. Jaki magiczny wynik damage'u. Za jeden. Bardzo dziwne. Być nie może. Udziebany. Zakładam, że tylko to minus 3 trafiło go, co? Tak. No. Tak. Kurde. Dobrze, to za Mikratesa jeszcze sobie rzucę. Tak podchodzi z tym obuszkiem, z tym buzdyganem. Poczekaj chwilę, bo nasz ten jeszcze mag. A, no tak. I czy weź sobie tą trochę tej paraliżującej trucizny, której miałeś i rzuć w niego nożem. Mhm. Mogę ją teraz nanieść i rzucić, czy...? To będzie cała tura. Poświęcisz na to, żeby unurzać. A, z naniesienie, czyli w następnej mogę rzucić? Tak. Okej. Okay. To rzuć teraz za naszego tego paladina, znaczy ten kralika. Wow! Trafia za 5. Pizgnął mu buzdyganem. A masz! Niech posmakujesz mocy dobra, ty piekielna poczwaro. Brzdęk. Pędni cios, galancie. Tak, bąk. Emila może teraz, czy ten Kloniusa teraz? Klonyjus, już ci mówię, co on tam sobie tym Viper Swordem. O panie. Oh shit, okej, okay, za 7. Minus. To 1d4 jest też doliczone do tego, czy...? Nie, tak, jest, faktycznie, tak. Tak, 7 to jest minimum, jakie możesz wyrzucić na obrażenia. No, faktycznie, lol. Dobrze, więc on go potężnie dźgnął, ale tym samym Minotaur strasznie się na niego wkurzył. To teraz wasza akcja, moi kochani. Gdzie jest mój kombat? Tutaj. Srebrnego, nie chcę mieć minus 1 do rzutu, bo i tak mam chujowe rzuty. Widzicie? No, faktycznie. Staria. No dobra. No, co pozostało się ciałem? Pierwszy cios. You suck. Ooooo! Proszę pana, nawet zrobiłeś prawie coś, wiesz?
Bo on ma AC4. Trafiasz. O! Nice'u, minus 5. A zaraz, Klonius jeszcze D6 dodatkowych obrażeń. On ma dopisaną D6 chyba, tak? Nie. 4. Tak jest. Tylko we 4. Dźgnął go w dupkę, haha. Klonius teraz niezłym DPS-em jest. No? Klonius zaraz będzie martwym S-em raczej. No, to zależy od tego, jak pójdzie wam rzut. O, oczywiście na inicjatywę. Prowadź nas do boju. Mistrzu gry, czy mogę sprzedać? Czy mogę spierdalać? Tak, chciałeś powiedzieć? Can you fuck off? Najlepiej. Panowie, musimy znaleźć 9 smoczych kul, żeby uratować Kloniusa. Patrzcie, czekajcie, rzucę 6 teraz, D6. Mogę? Nie. Tak, rzucie no. 6, nie? Myślałem, że wpiszesz rolling 6 po prostu. Tak, rolling. I może udałoby się wtedy. Wait a second. God damn it. No, dokładnie. Myślałem, że tak zrobi. Tak sobie tak działa. This is so beautiful. Okej. Okay. Deklaruję, że rzuciłem 6. Ponieważ Klonius zrobił... No. Roma funkcjonalność fadżroli, także... Klonius zrobił mu największą bubę, więc on się spróbuje odwzajemnić. Nie trafia. A widzicie, że taką wielką włócznię, którą ma w łapie, próbuje się tutaj nastawić przeciwko Kloniusowi i żgnąć głęboko, ale Klonius zręcznie odskakuje, gdyż jest bardzo gibkim chłopcem. No to teraz zamieniamy się troszkę miejscami, tak? Klonius się zamienia miejscem, że on cały czas miał tego bastarda, tak roleplayujemy sobie. On zrobił taki ninja roll, tak jak, Boże, nie, jak w Dark Soulsach. Człowiek nagle dostaje totalnego retarda i zaczyna się rolować po ziemi. Teraz strzelanga, czyli elfy. Elfiki! Juhu! Elfy! I raz! I dwa! Formacja trzyliniowa! Ja pierdolę! No wytłumacz jak! Przybywaj! Ale czekaj, dobrze! Przybywaj, byczy! On rzuca nasze szóstki na inicjatywę teraz! Na jeden trap. Minotaur spojrzał na elfy i powiedział, no, byczku jeden. Tak. Tak. Minus jeden. Juri, teraz takie pytanie. Mm-hmm. Jak ręcznie rzucić na trafienie, no bo mi te makro wciąż nie działa. Powinieneś po prostu ten... Rzuć... Jak ty nie masz żadnych plusów, to rzucaj dexa po prostu i będziemy odejmować. Nie, to nie od tak. Od tego, od AC. Mam plusy. Masz? O, sorry. No to weź sobie zakładkę combat i weź no sobie tam... Chodzi mi właśnie o to, że te makra mi nie działają. Już od kilku sesji. Tylko po prostu ja nie muszę ich rzucać. No to rzuć D20 i zobaczymy i tyle, tak? No, rzuć D20, obliczymy sobie. I chyba za zasięg mam 0. Znaczy mogłeś się przybliżyć, tak? Nic nie mówię. O, rzeczywiście. To się przybliży odrobinkę. Mogę? Jeszcze? Czy no, nie? Technicznie była faza dobra. Ruchu. Znaczy, on nie może ruszać też swoim tokenem, tak? Bo jest na telefonie. No, nie będzie. Super. Cholera, nie. Coś się zrobił. Właśnie chyba trafiło nawet. O nie, czekaj, ale to nie było D20. No właśnie. Nie, po prostu mi jakieś dzikie rzeczy się 13 wyrzuciłem. 13 plus 1 to jest 14. Odjąć 20 to jest 6, więc nie trafiasz. Czy ten nóż wylądował gdzieś blisko nas? Wiesz co, no, przeleciał nad nim i gdzieś wpadł.
Może i blisko, ale wpadł w sterty kości, słomy, to... skór i tak dalej. Powodzenia z szukaniem. Ale gdzieś jest, ale musicie mieć czas na znalezienie. Nie, to napierdalamy tak na kapłan plus Kronius najpierw nie zaszła, my najwyżej dobijemy, spróbujemy. Hurra! Niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Anyway. Klonius zaś. Klonius zaś, proszę was. Tak jest. Parapa, parapa. Jeszcze też 6 za ten, backstop. Ojej. 6. I 6 jeszcze nie rzuca. Okej, you know what? Zabił go. Klonius. Klonius wbija, ponieważ zaszedł go od tyłu. Prześlizgnął się, on tutaj się turlał właśnie w jakichś soulsach, prawda? Po prostu robił się taki kręciołek, przewraca się po podłodze, przewraca. I ponieważ był przy podłodze, to kiedy się prostował, był bardzo nisko. Wraził swój wężowy sztych prosto między jego muskularne gluteusy maximusy. Sprawiając, że Minotaur zawył, najpierw jęknął jak mały byczek, a potem upuścił włócznie, złapał się za muskularne pośladki i brocząc obficie krwią zwalił na ziemię. Pach. No, widzicie, było z bossa, tak? Nie na chwilę wyrzuciło, nie mów, że to naprawdę go zabiło. Tak. Sesja, na której Klonius jest najbardziej przydatny, jest no to właśnie lepszego gracza. Ja chciałem powiedzieć, że już wspominałem, że ta wersja Kloniusa jest lepsza. Czy możemy taką zostawić? Więc chciałem to powtórzyć. Ja idę lecieć szukać tego sztyletu. Zatrutego. No to bez problemu go znajdujesz, jak teraz już jest spokojnie. No teraz mogę wam powiedzieć, co w ogóle tutaj się znajduje. Otóż jaskinia w tym miejscu, jak już powiedziałem, uściełana jest licznymi czaszkami i kośćmi. Ale dostrzegacie, że w tym miejscu zaś znajduje się wielka płyta kamienna. Zdecydowanie nie jest to ukryte przejście, acz tak kiepsko, znaczy jeżeli jest, to kiepsko zamaskowane. Jest tutaj solidny blok, taki skalny, który może taki osiłek jak ten Minotaur mógłby przesunąć. Dobrze. Tak, zobaczmy najpierw, czy on nie miał czegoś magicznego na przykład. Miał. Przy sobie miał bowiem opalizującą magią włócznie. Tak jest. Hoplita, biorę hoplita. Wypierdalam ten miecz. Jest to magiczna włócznia zaiste. Znaczy wypierdalam, oddaję go Sunderilowi, tak? Sunderil to znowu tak. Tym razem przyjmuję, jak widzi, że masz coś zdecydowanie lepszego, ale też takim z zadartym nosem. Ja tego tak wcale nie potrzebuję. Ale no jak już. Jak nie ma co z tym zrobić, to mogę wziąć w sumie. Dziękuję, chyba. Baka. Tak. Deimos się bawi nową zabawką taką. Aha. Dzika Kloniusa, tak? No dla wprawy. Sun. W ogóle to przydałoby mi się wypić miksturę, bo dostałem trochę tym rokiem. Poczekaj, Deimosie. Mogę cię uzdrowić magią leczącą, jeśli sobie tego życzysz. Nie. Magię zachowań nieumarłych. Ale nie. Mój czar leczący nie ma nic wspólnego z nieumarłymi. To są dwie różne rzeczy. Ale serio, odpędzenie nieumarłych to jest osobna umiejętność. To jest skill chyba. A, on po prostu to może zrobić. Tak. To nie jest zależne od czarów.
Nie, wiesz co? To nie można zrobić. Wydaje mi się, że czary leczące powinniśmy zachować na jakby emergency, co nie? Kiedy nie mogę wypić... Ale to jest tak dotykowe, pamiętaj o tym. W tym rodzaju. W sumie też racja. Możecie klepnąć. Może ci strzelić w pośladek i wtedy się leczysz, więc to jest zaleta. Tak. To można zrobić w walce. Deimos ma bardzo ładne pośladki. No dokładnie, więc sama przyjemność. Sunderil będzie się przebranżawiał na kleryka od nas. O Jezu. Tak. Zmieniam profesję. Jeszcze... Sunderil chciałby poprosić Rivasa, żeby tą broszą popatrzył po tym pokoju, bo może jest jakiś taki magiczny przytyczek do wyłączenia tych czarnych ścian czy tej ciemności w tym labiryncie. No i może niech elfy swoimi gibkimi paluszkami podetykają ściany w co bardziej wilgotnych miejscach. Właśnie, skoro zabiliśmy Minotaura, to czy ciemność się rozproszyła na korytarzach? Wydaje się, że zaiste robi się jakoś bardziej przejrzyście. Nie, czyli moja teoria była sprawdzona. Zajebaliśmy Minotaura i z tej... To nienaturalna ciemność przynajmniej tak. Znika. Tak. Znaczy nadal jest taka zwykła ciemność, tak? Ale... Just saying. A, w ogóle to... Deimos podchodzi, napierdala w kark Minotaura z tym mieczem, żeby mu odjebać łeb. A to żaden problem, to ustępuje bardzo szybko. No, nowe trofeum. Powiedzmy się nie wzbrania nawet. Bo nie ma jak. Wiesz jak kiedyś mi na samochodach mieli te takie rogi na przedzie. Jesus. Jak znajdziemy dywan, to zamontujemy. Nie wiem, na Katarinę najlepiej od razu. O, tak. Nie wspominajcie mi o tym zdrajcy dywanu, dywanie Oliverze, to jest... No, ból dupy trochę, jeśli chodzi o nie. No, ból dupy to ma co najwyżej Minotaur w tym momencie. Tak. Emilu, czy chciałbyś ze mną rozpierdolić ten wielki kamul, co zasłania jakieś pewnie rzeczy w naszej drodze? Jasne, we dwójkę na pewno sobie poradzimy. A takie pytanie, czy któryś z nas nie miał się mikstury siły? Ja mam. I rozbiła się chyba. To nie, ja Bakanil. O tak, bo Bakanil rozbił miksturę szybkości. Czy my we dwójkę będziemy w stanie to jakby przesunąć? No, czy... Konkretnie w trójkę z Mikratesem jesteście sobie w stanie poradzić. Okej, okay, dobra. To przesuwacie tą hendogą płytę gdzieś w bok. Ona tam się otwiera wam widok na rzecz następującą. Skromny alkierz, tudzież alkowę, trudno powiedzieć, bo to był Minotaur, gdzie znajduje się hałda z najcenniejszymi skarbami Minotaura właśnie. Jest tam wielka skrzynia zabezpieczona ze zamkiem. Jest tam i kostur, który jest biały, niczym śnieżek i zakończony wielkim czerwonym kryształem. Znajduje się tam porzucona, pięknie zdobiona płytowa zbroja, która pasuje w sam raz na człowieka lub elfa. I wydaje się, że mimo takiego składowania nie wgryzła się w nią ani krzta rdzy. Spójrz na tą zbroję, czy nie jest magiczna, co? To nie wszystko jest magiczne. Jest magiczna. Jest magiczna. W dodatku znajdujecie tam zamknięty kufer, w którym są trzy miksturki i zamkniętą skrzynkę z biżuterią. Natomiast to... jedna skrzynia duża, no, jest zabezpieczona zamkiem. Czy ma ten Minotaur przy sobie jakiś klucz? Nie. Ja podchodzę do tych skrzynek i tak dźgam nie magiczną włócznią, tak dźgam z odległości, czy to czasem nie są mimiki.
No nie, dźgasz, no te, które były, ten kufer i skrzynka, te mniejsze, po prostu się otworzyły, bo były zamknięte na zasadzie, no, klapkę zamknięte, tak? A ta jedna skrzynia, taka duża, taka ciemna, no to jest ewidentnie zamknięta na zamek. To jest robota dla naszego roga i się odsuwam tak na 30 stóp, żeby eksplozja mnie nie złapała. Parapapapa, tak jest! Masz sens. To ja, Klonius, zrobię to dla was, poświęcając swoje życie, jakby co. Podejrzewam, że chciwość Kloniusa naszego prawdziwego też by tutaj... Jakby... Tak, oczywiście, żeby chciał poświęcić swoje życie dla reszty drużyny. O! To dobry mołowiec. Słowo stało się ciałem, tak? Mała dwiec. No dobrze, więc Klonius coś tam dziabie i nagle, proszę ciebie, otwierając ten zamek, zrobił auć! Coś go ukuło w palec. Kurwa, biegnę do niego z antidotum. Mam antidotum jakieś. Kupowaliśmy antidotum. Z tego co pamiętam. Well, shit. Oh, fuck. Został dziabnięty trującą igłą. Z pułapki, której nie zauważył. No więc, czy macie antidotum faktycznie? Bo mieliśmy antidotum. Kupowaliśmy, ktoś nas przynajmniej kupował, ale nie wiem, czy to nie było czasem na bakanilu. No właśnie, też nie jestem. Ja pamiętam, że jak kupowałem kiedyś to na bakanilu, kupowałem antidotum, tylko się rozbiło. Kurwa, ale to było takie antidotum, które ja kupowałem kiedyś, to nie było, że nosiłem drużynowe, tylko to było bakanilowe. Więc jeśli jest jakieś drużynowe jeszcze, no to powinniśmy je mieć. Musieliśmy zobaczyć ten na drużynowe, nie mam dostępu do tego. Wydaje mi się, żeby było. Nie było na drużynowym. Kurwa, mać. Oj. Zapomnieliśmy. Zapomniałeś o najgłupszej rzeczy w tym jebanym systemie, że tu save or die jest, tak? Na szczęście... okej. Okay. Przeradza się to w 4 punkty obrażeń. Na razie. Musimy wracać. Straszny ból paraliżuje Kloniusa. Paraliżuje. Czy Mikrates może zdjąć z niego... Tak, może. ...przy pomocy swojej magii? Tak, Cure Light Wounds zdejmuje paraliż. Ale nie różne... To nie jest paraliż, tylko po prostu go boli, tak? Tak, aktualnie. Że chodzi dosłownie o to, że go paraliżuje przez ból. To nie jest taki paraliż, że petryfikacja i upadasz na ziemię, tylko taki, że a kurwa, napierdala mnie moja ręka, tak by się... Zobaczmy, czy Cure Light Wounds oczyści, też zneutralizuje. Chyba nie. Nie, bo to są dwa, dwie osobne akcje, tak? Że tam delay poison bodajże to jest też. Tak, ale to on nie ma na tym poziomie. Yep. Aha. Okej, okay, this spell will either heal damage or remove paralysis. If used to heal, it will cure 1d6 plus 1. Not damage, okej, okay, cleric has... Mhm. No dobrze, więc... No, Mikrates, jak go wezwaliście, ponieważ on się trochę tam na tej medycynie zna, to kładzie dłonie na Kloniusie i próbuje odratować go tyle o ile. Zobaczmy. 6 plus 1. Okej. Na razie go leczy, aczkolwiek druga tura trucizny. Nie, to kurwa, zabieramy go już stąd, tak? Mm-hmm. No. Powrót. Źle rzuciłeś chyba. 8. Tak, nie, przepraszam. Coś nie tak. 2. Do 6. O kurwa. Kurwa. Więc jest na... Pierdolimy wszystko, co tutaj jest, nawet tego nie zbieramy na razie, po prostu już jesteśmy w drodze, tak, bo zostawialiśmy ślady za sobą. Mm-hmm. I po prostu już wychodzimy stąd i dajcie miksturę.
pakuję mu do ryja właśnie miksturę, tak, żeby trzymać go przy życiu. Dajesz mu miksturę kolejną. Mikrates go ledwo uleczył na tyle, że przeżywa. Więc zobaczmy, D6 plus 1. W sensie my to na po drodze już tak mu robimy. Uwa, okej. Pięknie. Ja pierdolę. On już ledwo żyje, otruty. Może też da radę te save'y, że tak powiem, przed każdym atakiem trucizny? Właśnie on rzucił drugiego save'a, czy nie ma drugiego save'a? Nie, on po prostu 3 razy się musi wybronić. 3 razy? O to tak. Odpakuję mu swoją miksturę do gęby jeszcze, bo jedna jest drużynowa. Mhm. To jest, to odpiszę sobie już. Mhm. To rzuć D6 plus 1. Czyli w praktyce Klonius tak leży, ta trucizna go atakuje, a my tak żyj i po kilka mikstur, po zaklęciu i tak dalej. Ja myślę, takie bukake z mikstur leczących robimy, bo jak wychodzimy już w trakcie. Mikstura lecząca to była. Dobra. No i jeszcze zobaczę ten ostatni roll, czy go zabije, czy nie. Czy ktoś jeszcze ma miksturę? To nim Yuri rzuci, tak? To czy ktoś jeszcze ma miksturę przy sobie, bo to... Nie. Nie. Okej, na szczęście przeżywa. Zebrawszy straszne obrażenia. Jesteście w stanie się w miarę wycofać z tegoż zdradzieckiego gniazda na zewnątrz, gdzie wynosicie towarzysza Kloniusa, który się wam słania na rękach, zwija się z bólu. Deimos daje włócznie komuś i tarczę swoją, co nie po prostu... Wiesz, jak żołnierzy nowocześni przynajmniej biorą ludzi na barana rannych, to on go tak bierze. Mhm. Dobra, no i niesiesz go na swoich barkach. A on zaś... No, dostrzegasz, jak ledwo kontaktuje, co się dzieje. Jego oczy... Cały w ogóle jest na twarzy, czerwony, z bólu, wszystkie mięśnie ma stężałe. Podczas gdy, jak mijacie tych mrocznych typów, to oni tak... Bogowie, co mu się stało? Trucizna. Zapierdalam po prostu tak truchtem w stronę tego obozu. Mhm. Chyba musimy wrócić i odpocząć jednak, tak? To było za trudne. Możemy po prostu odstawić Kloniusa i bez niego tam badać resztę tej jaskini. Ja wiem, czy to jest takie rozsądne. Bez droga w jaskini chodzić. Możecie się wrócić, pozabierać te wszystkie rzeczy, co nie, które tam znaleźliśmy. Ja po prostu wezmę tych NPC-ów i oni mnie odeskort... Nie! Dzikus mnie wtedy zaatakuje z nim na plecach. Nie! Wracamy wszyscy. No nie, tak, nie kombinujmy. Nie? Jakby cię zabił, to bym przynajmniej ci nie był dłużny wtedy 100 złota. Always look on the bright side of life. Powiedziałeś to oczywiste. Chwila, moment. Wait a second. Dobrze. No dobra, wracacie w całej swojej drużynie, nawet posiłkując się Jekateriną do transportu waszego zdechlaka. Wracacie, panowie, do obozu i się okazuje, że tutaj prace trwają całkiem niezłe i nawet kolejne zbrojne patrole wybywają przeczesywać te lasy. No i kiedy zobaczyli was bieżących tutaj traktem, postanowili was eskortować konno, mówiąc, a cóż to się stało, a widzą, że... Jeden z waszych towarzyszy jest w bardzo złym stanie, no to... O, dajcie go tutaj, na koń! Pobierzemy z nim, co szybciej! No to kładę go tak na koń, tak żeby nie spadł czasem. I się pędzą, tak, żeby pomóc. Mówię tylko, że trucizna jakaś go dopadła. Skaleczył się. Zobaczymy, co da się zrobić! No i gnają z nim, gnają. Aż wzięli go do obozu. Rozumiem, że też tam idziecie, tak? No tak, oczywiście, że wracamy.
No dobra, docieracie tam po jakimś czasie i dowiadujecie się, że Klonius jest w takim improwizowanym lazarecie, w jednym z takich wielkich namiotów, gdzie już kilku rannych żołnierzy też leży. No i tam kapłani nad nim pieczę sprawiają, aplikując mu różnego rodzaju maści, ale przede wszystkim dostrzegacie, że jakaś taka, no nawet ładnie wyglądająca, chociaż taka myszkowata, młoda akolitka dostała się do palca, gdzie go to urządliło i próbuje wyssać jad. To chyba tak nie działa, moja droga. Ona zauważyła to i po prostu tak wstała. A, przepraszam. Tak, myślałam, że to pomoże. Nie znam się na tym tak dobrze. Kiedy ona tak robiła to, to czy ona nie miała kłów czasem? No, trudno było to zauważyć. No, kły na pewno ma jakieś. Można sprawdzić. Chodzi mi o takie... He, wampir. Sundeli za to bardzo mocno patrzy się na okolone rękawicami palce Deimosa. No dobrze, zaś dziewczyna opatuliła się szczelnie, wygląda jak taka trochę zakonnica, opatuliła się szczelnie i wybiegła z samegoż namiotu, wracając do swoich obowiązków. Zaś za wami wchodzi jakiś taki bardziej tęższy kapłan, mówiąc: O, całe szczęście, żeście tutaj przynieśli tego nieszczęśnika. Podaj jeszcze kilka kapków tej trucizny i byłoby po nim. Pakowaliśmy w niego czar leczący i dwie mikstury życia, więc mam nadzieję, że tak. To zaiste. Zmarnowaliście na niego bardzo dużo, ale szczęśliwie udało się go odratować. No ale niestety czarów leczących ci u nas dostatek, a ci jego organizm tak czy inaczej będzie musiał odpocząć i się oczyścić tutaj. Nie by to potrwało. No przynajmniej 2 dni, chłopcze. Cóż. Wydaje mi się, że on swoje zrobił, zasłużył na jakąś tam chwałę przez to, co zrobił Minotaurowi. Natomiast... Tak. No właśnie, a propos Minotaura, tak Deimos wyjmuje głowę z tego z worka na Katarinie. Co za to dostanę? Głapię go za rogi oba. Tak pokazujesz łeb Minotaura przed całym obozem i oni tak... Co? A spotkaliśmy Minotaura w magicznym labiryncie i jeden z jego skarbów właśnie był, miał pułapkę, która go zatruła. A ten, co zatruli, to właśnie uciął mu jądra, tak. Tak. Znaczy, zabił go, tak. Zatruł się jądrami Minotaura? Nie. A nie, to musiał... nasz przyjaciel, który tutaj leży, zabił Minotaura, a potem skarb, który był u Minotaura, był pułapką, która go zatruła. Tak, taki starszy wiarus, który dobrze nie słyszy. Jak to? Zatruł Minotaura swoimi jądrami? No niezły przechuj, co nie? No rzeczywiście przechuj. No, rzeczy, no. To było takie jądra ciemności, nie? O Jezu! To właśnie, to dlatego to się nazywa Intercore, tak? Big Black Klonius, tak? BBC. Czemu? Okazuje się, że Klonius ma większego kutasa niż kutas Minotaura, tak? Ej. A ten naprawdę był gigantyczny. Słuchaj, ale to ma sens. Odcięliśmy mu jądra i nagle zrobiło się jaśniej w tej jaskini. I pierdolę. Czy ale... możemy... Nie. Chyba nie. Trzeba przejść ze śmieszków do biznesu. No i tak mówią. Chłopie, za taki łeb 100 złotych monet.
O, to akurat miksturkę leczącą, żeby uzupełnić, plus jeszcze ze dwie. No, to, no w sumie dobrze by było pokupić parę. To trzeba wykupić już resztę, która tutaj została, tak naprawdę. Znaczy teraz przyszli ci klerycy, oni chyba mogą nam zrobić, jako że... Tak, są... oni mają... Znaczy, pichcenie takich trochę zajmuje. Mają przy sobie 6, które są w stanie teraz wam sprzedać. Kupmy. Wszystkie. Kupujemy wszystkie. I zamówmy jeszcze 20. Znaczy się nie, bez przesady nie wyrobią się chyba tak szybko z tymi... No nie, nie. Oni są w stanie wyprodukować kilka na dzień, tak? To może nie zabierajmy wszystkich tym ludziom, co? Czy... Tak na wszelki wypadek jeszcze jakiś antidotum też można zebrać. O, bardzo tak. Wiesz co, niech każdy weźmie po jednym antidotum, gdyby mieli, tak? Bo no, to by było tak niebezpieczne. Tak. Po jednej miksturze, co? Tak, dobra. To ja sobie dopisuję z powrotem. Powiem tak, mikstura czy nie, nie ma sensu, żebym ja brał miksturę leczenia. Ale to komuś możesz zawsze, no zawsze możesz komuś dać. A, okej. Okay. No to dobra. Wiesz co, zawsze możesz dostać te magiczne jeden obrażeń, tak? To z drużynowego to idzie, prawda? W sensie z drużynowej kasy. Ile łącznie chcecie na to wydać? O to no, 600 zł. 600 zł na mikstury leczenia, tak? Dobra. Ale 100 zł mamy za głowę Minotaura, więc 500 tak naprawdę. Jeszcze kosztuje. Tak, tak, ale ja tak czy inaczej to odliczę, żeby mi się zgadzało w kalkulacjach potem na expy, tak? Okej, dobra. Czyli będzie 5900. I rozdysponujcie sobie, o tutaj macie jeszcze jedną miksturę leczenia lekkich ran, to zróbmy z tego 6. Ja już tak wpisałem jedną miksturkę. No, ja to sobie wpisałem. Niech każdy sobie po prostu wpisze i zostanie nam znowu jedna. Aha, no w sumie racja. Nie, to użyliśmy dwie, ja użyłem swojej i jednej drużynowej, która była. Tak, tak, ale to była właśnie ta drużynowa, która jest tutaj. Ona nie została usunięta po prostu. Dobra, i ile antidotów? Każdy po antidotum? Tak, po jednym. Czyli to będzie kolejna stówka. Okej. Okay. Jesteśmy bogaci. No pewnie. Łącznie was jest 6, więc kolejne 600. 300. Niech każdy sobie wpisze antidotum. I Kratesowi też wpisze antidotum. No, teraz jeszcze najważniejsza kwestia, czyli znaleźć w tym obozie jakiegoś zastępczego rogala. Otóż nie możemy. A nie możemy zrobić tak, że teraz pójdziemy sobie na luzie zebrać. Zgarnąć te rzeczy, które zostawiliśmy, a i przez to spalimy te 2 dni, żeby tam, wziąć tam z powrotem. Tam jeszcze są potwory w tej jaskini, co nie te wielkie muchy, o których mówił Klonius, więc... Użyjmy ciemnych typów, po prostu. Czy oni z nami pójdą w ogóle, to też jest ta kwestia, czy podnieśli nam jednego, to też nie jest pewne. Ale może... Słuchaj, na razie... My znamy tą drogę jedną, bezpieczną, która jest do komory Minotaura. Weźmiemy wszystko, co tam znaleźliśmy, łącznie z tą zbroją. Tak cicho. O ile w ogóle tam to jeszcze będzie, bo tak to zostawiliśmy w biegu, a tam ktoś mógł to zgarnąć już po drodze. Nie, raczej wątpię, żeby nas okradali, tak? No właśnie, dlatego skoczmy tam tylko w to miejsce. To naszą ekipą. Wróćmy potem z tym łupem, który jest tylko stamtąd, nie penetrujmy nic dalej. Jeden dzień zrobimy przerwy i wtedy już następnego będziemy mogli z Kloniusem wrócić. To zbroja to jest płytowa? Czy co? Płytowa. Dobra, to kto chce tą zbroję? Bo teraz ja wziąłem włócznie, więc ja nie mogę pewnie wziąć. Tak. Czy ktoś jeszcze sobie rości do prawa do tej zbroi? To no, znaczy. Ona jest na człowieka, więc ja nie mogę. To jest. Nie bój się tego, że możesz mieć dużo przedmiotów, bo wy stoicie z przodu. Więc ja będę brał dopiero rzeczy. Tak, metagame'owo, to będę chciał brać dopiero rzeczy wtedy, kiedy będzie mocno zabezpieczona pierwsza linia. Wybór należy do Emila. Pamiętaj,
że ta zbroja może też być przeklęta tak samo jak ja mam tą przeklętą włócznię, tak? Więc, nie, to będziemy mieć trzeciego w środku. Tak, no, jeżeli nikt sobie inny nie rości praw do tego. Znaczy, ja bym to przygarnął, tak? Tylko ale ja już wziąłem włócznię, tak? Więc to no, było nie fair. Tak, z tego wnioskuję, że jednak jak ty wziąłeś włócznię, to następny magiczny przedmiot w kolejności jest chyba mój. Poza tym i tak ty masz tak chyba, jesteś bardziej pancerny, jeżeli... Nie, jesteśmy tak samo pancerni. Tak samo pancerni, okej. Okay. Tak. No to wtedy chyba ja mógłbym wziąć tę zbroję, tak? Podchodzi, kiedy dyskutujecie, podchodzi do was taki dziwny koleś w tym obozie. O, Clinton się odezwał. Czekajcie, napiszę, może nie żyje. Co prawda, to prawda. Pojawił się ten Klingon? Tak. Widziałem to powiadomienie z telefonu, że soryki, chłopaki, tak. Ślepy. Lol. No. Kurwa, ominęło go wszystko, co nie jest. Jego najlepsze rzuty, jakie bym mógł mieć. To ale patrz, to jest metagame'owe odgrywanie bycia otrutym. Tak. teraz pojawi się na sesji i nie będzie mógł nic zrobić, bo jest w obozie. Każę mu to odgrywać, proszę. Za karę, tak? Niech teraz przez 5 minut musi odgrywać siebie będącego otrutym. I tak, żeby nam się nie znudziło. To co, zatrzymujemy nagrywanie na moment, czy jak? Możemy poczekać. Okej, generalnie udało się wam przywrócić Kloniusa do stanu używalności społecznej. Przez 2 kolejne dni intensywnego kurowania, gdzie wlewano w niego kolejne dawki wszelakich mikstur leczących, aż w końcu stało na nogach i Mikrates też się nim tutaj opiekował, przez co Kloniusie, jesteś troszeczkę noszony tutaj na ramionach, chociaż wydaje się, że przez to ukłucie i to jak wpłynęła na ciebie ta trucizna, to niczego nie pamiętasz, chociaż wszyscy ci mówią, że byłeś wspaniały. Aj, Damon w sumie też leży w lazarecie, bo dostał rogiem Minotaura. A, faktycznie. No to ciebie też uzdrowili, bo to akurat jakieś 2 czary kleczące. A właśnie co do tego pytania, które ja Jury miałem, które właśnie dopiero zadawałem. Co z tym mieczem tych kapłanów, jak pytałem? No właśnie oni się przyglądają temu mieczowi i no ich rzut wyszedł na tyle fatalnie, że stwierdzają, nie no, wygląda jak zwykły miecz, tylko taki bardziej fikuśny. Dobra, to może kurwa zapytamy jakiegoś czarodzieja lepiej, bo to z nimi to tak trochę średnio, jak widzę, że nawet nie uprostowali rozpoznać magicznego miecza. Są tu jakieś treningowe te takie dummies, co nie? Pewnie. No są. To i masz rzucę tą włócznią magiczną w jednego. Okej. Okay. Patrzcie, co się stanie. Dobra. No to rzucasz sobie, Deimosie. Testujesz tą swoją włócznię i mogę ci od razu powiedzieć po intensywnych testach, że jest to zwyczajna umagiczniona włócznia plus 1. Okej, okay, dobra. Więc możesz sobie wpisać magic bonus plus 1 do tej włóczni. Napisać sobie, że jest to włócznia magiczna plus 1. Tylko nie wpisuj sobie tam do kalkulacji, tak? Wystarczy magic bonus. Sam magic bonus już dodaje do damage'a. Tak, ja teraz pisałem, co tam możesz spojrzeć. Dobrze, bardzo dobrze. Dużo mam tych włóczni. O, i tak samo do ataków dystansowych tą włócznię obłożesz. Możesz dzidować na odległość. Ha! Prone. Kopię to. To wiesz, co raz? Ale to chyba już nie wróci do ręki, co? Nie, niestety nie wraca. Nie wróci. Wiesz co, zazwyczaj jak broniami się rzuca, to one zazwyczaj nie wracają. Ale my wracamy. Tak. Powiedział. No się w górę. Tak. Powiedział. Tak, Sorki, przepraszam, nie chciałem się wciąć. Muszę się z powrotem przyzwyczaić. Ja właściwie po tym, co obserwuję, to chciałem jeszcze zapytać, jaki jest w ogóle stan psychiczny Emila przez następne parę dni, bo to mnie dość bardzo ciekawi. Tak, a właśnie, bo... Nie,
Nie, bo Emil nosi magiczną zbroję, co nie? I... A wzięliśmy ją faktycznie, czy tam dopiero idziemy? Tak, wzięliśmy wszystko, co było z tej jaskini, bo wróciliśmy się tam w ciągu tego jeszcze dnia i tak dalej. To ja bym założył tę zbroję w takim razie, czy to mi jakoś wpływa na mnie w jakiś większy, mniejszy sposób? Demos jest pogotowy w razie, gdyby go opętało. Ona ma dosłownie umagicznienie plus jeden. Spłytowa zbroja plus jeden. Czyli możesz, jesteś na minus jeden teraz. O, możesz dodatkowo obniżyć swój... Albo dodać magic bonus do tego, do equipped armor. Tak, to jest equipped armor, magic bonus plus jeden. Tak. Dobra. Jest minus jeden. Smitaśnie. No to teraz... To teraz to cię trafi tylko Minotaur na 19. Na minus 5. No, Minotaur jak przyjebał, to minus 5 wyrzucił. On mi jebnął na minus 4, tak? Na minus 5. Minus 5. Nie, na minus 4. Czekaj, gdzie on jest? Na minus 5. Dobrze. Na minus 5. Kochani, dobrze, kochani, więc tak. Udaje się wam to wszystko tutaj zaaranżować, jesteście gotowi do kolejnego wyjścia po dwóch dniach, aczkolwiek w międzyczasie zawiązaliście znajomość z takim łotrzykiem, który widząc stan Cloniusa podszedł do was i mówił: ej, kochani, bo ja widziałem, że wy nie macie łotrzyka w drużynie. Jakbyście potrzebowali łotrzyka do drużyny, to ja się mogę zaoferować swoją powabną, prawda, jestestią i obeznaniem w temacie. Zwiem się Kejstut Pieści Gruda, lokalny chłop. Aczkolwiek dorabiam na boku jako, że tak powiem, specjalista w pozyskiwaniu dóbr cudzych. Dobrze. To w sumie dobrze się składa, bo teraz będziemy atakować tę nieumarłą część. I mieliśmy taki plan, żeby właśnie dwie drużyny wziąć. W sumie. Chociaż wejść. Może Blues, chociaż może jeszcze dokończymy ten labirynt. Bo tam pewnie jeszcze są. Czy chcesz tam, na pewno chcesz tam wracać, bo my już wszystko co cenne to raczej wzięliśmy stamtąd. Juri, właśnie, ja mam do ciebie też takie. Tak? Skąd? Do ciebie takie pytanie, bo oni mieli tak fatalny rzut, że nie rozpoznali, że to jest magiczny miecz, nie? Co? Ogólnie. Jakie ci kapłani, na których rzucałeś, czy oni tak, oni, znaczy nie, oni rozpoznali, że to jest magiczny miecz, tylko nie wiedzą nic więcej o tym. No to kurwa, nie znam, muszę się z tym zgodzić. Też, ale ja też powiem wam szczerze, że mam, jak tak myślę o tym, to mam takie, nawet jako, może nie jako postać, bo powiedz sobie szczerze, że gram tutaj mocno meta, ale ja znam pana tego, naszego kochanego pana tego, Garego Gygaxa, tak. I jestem pewny, że ten miecz o coś odpierdoli, jak się go zabierze do tej kurwa krypty. I oni będą coś powinni z nim kurwa zrobić. Jest to bardzo proste rozwiązanie, nie bierz nie go zrobić. Do krypty. No prawdopodobnie jak będziemy tam szli, to go nie zabiorę. Zresztą nie znaleźliśmy go w tych jaskiniach, więc raczej nie jest z tym aż tak powiązany. Znaleźliśmy go poza tymi jaskiniami, więc nie jest tak jakby chyba część... Wiesz, powiem ci tak, różne kulty mają na przykład, jak komuś coś oferują, szczególnie bandytom, bo oni to chyba albo daj, to nie mają na to zabezpieczenia jakieś, bo oni chyba to od kogoś albo zabrali z tego co pamiętam, albo to dostali, więc ja wolałbym z tym być bardzo ostrożny. Myślisz, że ten zacznie być takim latającym mieczem, który nas będzie bić. Nie. Widzisz, ponownie zwracam tak, uwagę, zostaw go w obozie, po prostu, bo nie umarli, tak czy siak są odporni na truciznę. Mhm. Juri, tak jeszcze no. Sprawa. Oprócz tych włóczni miecze, tam był jeszcze kostry i mikstury. Co to dokładniej było? Okej, okay. Już wam mówię. Kostur, no faktycznie, jak to żeście wzięli tutaj do zidentyfikowania, no dowiadujecie się następujących rzeczy. Jest to kostur leczenia. W zamkniętym jednym kuferku znaleźliście trzy mikstury gazowej formy leczenia oraz wzrostu. To jest takie właśnie pytanie. Czy gazowa forma przemieni też twój ekwipunek w gazowy, bo to byłoby dość ciekawe pytanie. Spróbuj. Raczej tak. Wątpię. Musisz spróbować. Nie, no to spróbuj, jeśli nie bierzesz podczas tego, nie? Tak. Nie, jeśli to jest zaklęcie, to raczej zamieni.
A Varys może używać tego kostura leczenia, czy nie? To jest najlepsze dla Mikratesa pewnie. No tak. Znaczy, ciekawe, nie jako broni, tak? To nie jest broń. To jest po prostu... Bo mam jeszcze inny kostur, chciałbym wam przypomnieć, który coś robi, jak się rzuci proszek. No tak, ten totem maczuga, cały czas o nim pamiętam. Mindbreak. Użyjemy go na ostatniego bossa i każemy mu się wypierdolić. Czekaj, kto tu używa jeszcze najwięcej magii z nas, to chyba tylko ten... Bakanin, Sundeli. A, teraz szybko sprawdziłem. Taka, że to jest magia kapłańska leczenie, więc tylko chyba kapłani mogą używać magii, że to jest magią kapłańską. Tak, sprawdziłem teraz szybko w podręczniku tam dalej. Tak, ten kostur może tylko Mikrates używać i leczy 2-7 dziennie. No to problem się rozwiązał, tak? Ej, it tak may jest. Only be used once per day on each person, but will heal any number of persons once a day. Czyli wszyscy mamy darmowe leczenie prawie czego. Okej, okay, to... Nie ma żadnych ładunków. Jest nieograniczone, tylko raz dziennie. Dobra. Przenieśmy się może na... Zabierzmy wszystkich tych, bo idziemy już... Na bank idziemy, na tych nieumarłych, co nie? Mhm. Zabierzmy wszystkich poszukiwaczy przygód chętnych, bo wiemy, że są dwa wejścia. Jedna drużyna mogłaby wejść od frontowych, a my powiedzmy od tych tylnych, co nie? Ten rok mógł być właśnie z nimi, żeby przeszukiwać pułapki i tak dalej. Czy okay. Wolicie, żebyśmy wszyscy kupą weszli po prostu i tyle? Ja bym jeszcze ten labirynt tam ogarnął, ale... Nie jebać ten labirynt, nie chcę tam wchodzić. Może zagłosujmy. Ja jestem za tym, żeby jebać ten labirynt i tyle. Musimy oczyścić całe to przeklęte miejsce z wszelakiego zła, czyli zabić wszystko, co tam się znajduje. W imieniu naszej dobrej sprawy. Dobrej zmiany. Tak. Oj nie. No to pytanie, panowie, znajdujecie się po dwóch dniach z powrotem, prawda, u wejścia do tego kanionu. Jesteście przed jaskiniami ze znajomymi towarzyszami, którzy się tutaj, prawda, formują. Tamci panowie też w taką miniaturową drużynę. Te pomroczne typy także ze sobą się trzymając. Oni mówią, że mogą pomóc tamtym poszukiwaczom przygód. Bo wy macie dużo elfów w zanadrzu. Czyli co, oni wchodzą od frontu, a my jakby od tylca, tak? Przynajmniej sądzimy, że my wchodzimy od tylca. A czyli nie idziemy do tego labiryntu, bo tam niewiele pewnie zostało? Nie, jebać ten labirynt, tam są tylko wielkie muchy, których mówił nam NPC Klonius wtedy, tak? Znaczy, no, zazwyczaj robiliśmy to głosowaniem, więc można też na to spojrzeć w ten sposób. Mhm. Można po wszystkim, jak oczyścimy jeszcze to można na takie dogryzki potem tam pójść, ale rzeczywiście chyba ważniejsze jest powstrzymanie tych kopiących kultystów. No okej, okay, po prostu mi się odpala takie czyszczenie wszystkiego do czysta. Znaczy możemy to zrobić, ale później po prostu, jak już będzie główna sprawa, proszę załatwić. Możemy to zostawić tym mniej zdolnym poszukiwaczom przygód. Ale tak, wtedy też prawda. Ale wtedy my ekspanie dostaniemy za to. Trudno, tak? I luto. Dobra, więc idziecie przez jaskinię gnoli, rozumiem, tak? Od tyłu. Tak, od tyłu. Okej. Okay. W takim bądź razie przechodzicie przez znajomą już wam jaskinię, gdzie śmierdzi rozkładem i mokrym od krwi futrem, tudzież spalenizną, w zależności jak na to spojrzeć. Dochodzicie do znajomych wam od drzwi ukrytych i korytarza, który z kolei zakrada się o tu. Zaś wasi inni towarzysze przechodzą sobie... Hejda, chłopaki, chodźmy wykończyć to zło, które się tutaj gnieździ. Do tamtych korytarzy, na pewno nic złego na nas nie czeka. Tak.
Na pewno tam jest masa jebanych pułapek, tak? Jak coś to mamy, te bukłaki z wodą święconą, nie? Macie. Dobrze. Oni pewnie też się przygotowali, no bez przesady. No, muszą coś mieć. Nie, bo przelewajmy sobie te zawczasu tą wodę święconą z bukłaków do flasz, żeby można to było polać, rzucić, rozbić albo coś w tym stylu. Nie trzymajmy tego w bukłakach. Słuchaj, to już jakby ustaliliśmy w ciągu tych dni domyślnie, tych dwóch. Mhm. I oni... No właśnie, też mi się tak wydaje, tylko ktoś teraz powiedział, że mamy bukłaki, to... No tak, ale już sobie to przelaliśmy pewnie, tak, bo mieliśmy dwa dni na to. I ta druga drużyna, bo opowiadaliśmy, co się działo, jak czyścimy te dungeony w ogóle, to oni pewnie będą robili to samo, co my, czyli rzucali olejem i tak dalej. Poszli tam sobie w każdym razie. A wy graliśmy naszą doktrynę. O kurde. Jak Związek Radziecki. Okej. Okay. Doktryna spadnej ziemi, tak? No. Tak. Mhm. Okej. Okay. Jak sobie przypominacie, otwierając te drzwi, stajecie naprzeciwko mrocznego składziku, tudzież magazynu, który zdaje się opuszczony. Skrzynie zwalone są na kupę, pootwierane beczki, w pół opróżnione worki. Wygląda na to, że nic tutaj nie ma cennego. I jedyna rzecz, która wam się, jak sobie wstępujecie, troszeczkę wydaje dziwna, a to zresztą każdy może sobie rzucić D6, proszę. 1D6. Oczywiście teraz rzucam szóstkę. Fuck you. Fuck you, game. Ori was chyba zauważył. Wszyscy. A to jest chyba dniemy gotu? O, dwa. Okej. Okay. Tak, no i to wy dwa, jeden. Tu na przeszukiwanie sześć, sześć, dwa, sześć. No więc tak, no może... Szybciu, możesz jeszcze za dwa elfy rzucić, tak? Za jednego. Dobra, rzuć sobie za jednego, rzucam za jednego. Oczywiście nie wyszło. Kurwa. No, no więc, no... Chciałbym zdaniem, wam powiedzieć, ale nie mogę. Nie ma tutaj nic takiego niezwykłego, tak? No. Mówiłeś, że są kości, Jury, nie ciała. Co? Mówię, że są jakieś, odpadki, nie? Kości czy jakieś. Nie, mówię wyraźnie. Są tutaj... co tutaj się znajduje? Skrzynie zwalone na kupę, pootwierane beczki, wpółopróżnione worki. Czyli po prostu graty, graciarnia. Składzik taki, tylko po rozgardiaszu niezłym. Tak, ale na ostatniej sesji to mówiłeś, że tu jest masa kurczu i nie ma żadnych śladów, więc to było bardzo dawno nieodwiedzane, tak? Idziemy w górę, no bo nie, tu nic nie ma, tak? W naszym mniemaniu. Okej. No więc idziecie tutaj w górę. I proszę was, na czele idzie... ten Emil i Deimos, tak? To Emil i Deimos mogą sobie powtórzyć rzut D6. Fuck, RT6. Wejdę w pułapkę, prawda? Tak! Okej, to Deimos po prostu to zauważa i w to nie wpada, ale, przepraszam, Emil nie zauważa i nie wpada, ale Deimos tak. Już ci mówię, co się dzieje. O Boże, ja już wiem, co to jest. Nie, mój drogi. Ja wypowiem ci, co to jest. Pamiętasz, jakie fajne galaretowate kwadratowe coś, co się często pojawiają w tonach i są niewidzialne? Ojej. O kurwa. O cholera. 4. Czekaj, ale nie zauważyliśmy tego nawet z pochodniami? Zaraz ci powiem, co się dzieje. Dejmo się w ogóle... Tak, rozstawmy się, panowie, ja was tutaj przesunę, jebany Roll 20. To by mnie trafiło nawet, kurwa, w zbroi magicznej, ja pierdolę. Przede wszystkim to miało pełne zaskoczenie, bo... kurwa, nienawidzę tego programu.
za kurwa idiota to programował. Dobra. Tak, ustawcie się za nimi tak jak powinniście. No, może trochę bliżej, bo szliśmy w pewnym szyku. I tak, Deimos po prostu, jak się poruszał, to wpadł w to przez przypadek. I... A nie tykaliście kijami przed sobą? Nie, nie tykaliśmy. Jest to galaretowaty sześcian. On jest prawie przezroczysty. Tylko, Emilu, ty spostrzegłeś, że przed tobą jakby przestrzeń, powietrze się zaczyna falować, troszeczkę się porusza. I wydało ci się to nienaturalne, tak jakby po prostu, tak jakby przed tobą się znajdował zbiornik jakiegoś płynu. This is how I die. Więc, panie, zbierasz 6 punktów obrażeń. 6 i rzucaj przeciwko paraliżowi obronę. Wyciągnijcie mnie stamtąd, bo ja będę kurwa, gdzie jest ten paraliż? Nie bój się mi, lady, wyciągnij paraliż. Tak. Wow, zajebiście. Więc Deimos, widzicie jak wpada w dziwną masę, która go zaczyna oblepiać i taki wielki sześcian porusza się w waszym kierunku. Więc to... inicjatywa. Bakanil rzuca się, żeby stamtąd wyciągnąć Deimosa za fraki. Wiesz co, to jest dobry moment, bo ten sześcian, on nie, nie, to nie jest dobry moment, bo ja tam, tam jestem. Prawda? Czemu go inicjatywa? Tak, to była inicjatywa. O kurwa. Wyciągamy od Deimosa. No ja deklarowałem, że Cinderly się rzuca, żeby wyciągnąć. To ja stanę tutaj. Ja też. Swoją wife z tego. Czy możecie zrobić tak, żeby po prostu mnie stamtąd wyciągnąć i nie zbliżać się do tego czegoś, co właśnie mnie sparaliżowało? Bo to wydaje mi się, że to jest dość głupi pomysł, żeby podchodzić do czegoś, co cię paraliżuje w dotyku. Ale to cię, to całego już go po prostu wciągnęło do nie, tego sześcianu. Wciąga go, wciąga go. No właśnie, to dali chce go złapać za te fraki, które jeszcze nie są w tej, w tym sześcianie. Jakoś rzut na siłę, na zręczność, czy na co? By to możesz w ogóle... albo na siłę, albo na zręczność. Co wolisz? To pewnie bym wolał ze... A, naprawdę? O. Udało ci się. Nie, no to dobrze ci wyszło. Dobrze, bo myślałem, że poradzisz, dobra. Okej, okay, razem Emil i drużynowe Boy Pucci wyciągają. Nie odsuńcie się od tego, tak daleko jak jesteście w stanie. No ja bym chciał potem w tę stronę ciągnąć Deimosa, tylko to nie, chyba nie w tej turze już, podejrzewam. Możesz poświęcić swoją akcję, żeby biec, tak, laszować. Możesz dociągnąć. Ja chyba swoją akcję poświęcić na to, żeby dojść do ciebie i cię wyciągnąć. No to możesz gdzieś tutaj jeszcze z nim... Aha, no to jasne, to w takim wypadku się wycofuję. Weź mi tutaj, daj mi. Tak jest. Mikratesie. Gdzie ty w ogóle jesteś tutaj z tyłu? Chodź, pomóż ocucić Deimosa i sprawdź, czy nie jest jakiś ranny. Hej, Klingon, ty masz jakiś plan, czy będziesz tam stał tylko, żeby... No ja bym chciał to dźgnąć, może to na to działają backstaby. Nie rób tego, nie, odsuń się od Dobra, tego. Się odsuwam na... Bo masz coś, co się nazywa wybuchowym bełtem i to jest wielkości całej ściany, prawda? Tak, tylko widzisz, to się przesuwa. A długo się, dużo się przesuwa? Ja chciałbym mołotowym rzucić w to. Dobra. A ja chciałbym w to właśnie też, no może strzelić z normalnego bełtu, zobaczymy co się stanie. W ogóle, jak od tego odskoczyliśmy, to ci, którzy mogą, to mogą rzucić po prostu tymi mołotowami tuż przed Jury, czy zrobić taką zaporę ogniową. Czy co? Czy AC3 trafia? Trafia. No to nic bełtu, nie robi, ale trafia.
Wyrządzasz coś, jakieś tam śmieszne obrażenia, aczkolwiek wyrządzasz. Dobrze. Rivas, nie, paraliżujący nie działa, bo to samo paraliżuje, więc jest kurwa odporne. I też nie będzie działał, bo to jest no... Spalcie to gówno i tyle. No tak, ja chciałem mołotowem w to rzucić. Dobra. No to wykonaj rzut. Rozumiem, że celujesz zaraz przed tym, tak? No tak. Ale mołotow od razu się też rozpala, czyli tak... Tak... Przed tym w to, tak jakby. Proszę bardzo. I Dex. Oh, wait. Wróciło? Tak. Tak, trafiłeś nawet. Trafiasz. No i podpalasz kawał podłogi. Na szczęście nie obejmując swoich towarzyszy. Nawet tutaj w narożnik możesz. Więc wykonaj rzut do ósemki. Ja rozumiem, jak odciągałem Deimosa, to już nie mam akcji, tak? Czy no nie, no to było na cały ten... 8. Okej, ogień bucha tutaj faktycznie skwiercząc po tej galaretowatej, amebowatej substancji. Jęzory ognia wspinają się, teraz dopiero jesteście w stanie dobrze zobaczyć ten galaretowaty sześcian, przez który światłość bardzo z bliska zaczyna promieniować i się rozchodzić. Jest to taki po prostu sześcienny blob, który w waszym kierunku porusza się, żeby was wchłonąć i strawić żywcem. Dobra, to trzech elfów niech strzeli go strzałami. No ja zadałem mu 3 obrażenia. Prawdopodobnie -2, czyli nie chuje moje dzikie węże. Zawsze to jakieś obrażenia będą, tak? Tylko nie rzucam sobie. A przy bywoju, który bywoju, się zmontował. Ty rzucaj. Za 2 elfy, bo Cunderin odciągam tak. Przecież. No tak. To poszło. O, jeden trafił na pewno. Pewnie drugi może też, ale... Damage jak zawsze. Oba trafiają. On ma akurat bardzo fatalne AC, jeśli o to chodzi. No bo w sumie ściana. Melee time. Znaczy, no dobrze. Jeśli jeszcze za wami przeszkadza, to jeszcze ja bym chciał strzelić. Też. No to strzelaj. O, panie, tak. Kurde. Wielki kloc. I żeś spodłował. Ale przed mężczyzny, więc ciężko zobaczyć, gdzie się kończy, tak? No. Więc mimo tego, że ma rozmiary, proszę ciebie, 10x10x10, to i tak chybiłeś. Chra, jestem użyteczny. Nat. Okej. No to tyle. Dobra, kolejna runda. To rzucę na inicjatywę. Mogę ja spróbować? Rzuć. Okej. Macie rzuć. Szczęście chyba. Nie. Nie. Rivas, no stąd. On idzie jako pierwszy. Ej, przestańcie, wy. Pierwszy raz. Atakując. Słuchaj, dzisiaj wszyscy rzucają chujowo. Atakuje tym samym Emila i Milfarina. Proszę bardzo. Jeden. Na Emila nie trafia. Tudzież Emilu udaje ci się ledwo ucieknąć. I Milfarin. Oh fuck. O nie, nasz elfy umrze. To jeszcze Milfarin. -6. Żyje. I czy zrobi paraliż? W zasadzie to mogę z balustriny. A nie, ty, Tsundarilu. Możesz rzucić na swój, bo macie takie same staty. Versus paralysis. Czyli odporisz na... O! Udało mu się. O! Okej, będzie w stanie uciec. Dobrze. Oblepiony żrącą cieczą, jest w stanie się wyswobodzić ostatkiem sił. I odskoczyć. To teraz wasza kolej. A! Teraz,
A nie, Emila nie trafiło, więc tak. Piękność. My się nim zajmiemy. Takie pytanie. Nie, najpierw... Juriki? Tylko takie, też takie właśnie pytanie jeszcze do ciebie, bardzo ważne. Czy coś może atakować wszędzie dookoła, czy to się nie może aż tak bardzo rozleć, bo to chyba pełznie tylko do przodu, nie? To tylko w jedną stronę może atakować, dlatego się rozdzielcie tak, żeby były odstępy między wami, a nie zbijacie się tak, jak tutaj się zbiliście, co nie? To może tak, widząc, że Milfarin jest aktywny, to Cundery krzyczy do Milfarina: Milfarinu, odciągnij Deimosa! Na co bierze Deimosową włócznię i... Ha! Jak śmiesz naszego Deimosa tutaj tak robić, ty blobie, ty. I będzie go tam, zejdzie go od tyłu i będzie go dźgał włócznią. To ja właśnie też się jebnę gdzieś tutaj na tym, na poskosie, nie? Skoro to płonie, to... I zajebę mu mieczem. Milfarin niech odciągnie tego jeszcze Blusa, Deimosa ze sobą. Dobra. A Mikrates może mu dać, albo nie, nawet niech walnie w globa. Co robi? Ja też się lekko odsunę. Dobra, bo chyba najpierw oni robią najpierw tego, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Strzelanie. No właśnie, jeżeli chcecie walczyć w melee, to rozstawcie się tak na rogach, żeby on mógł się tylko w jedną stronę przesuwać, co nie, żeby nie złapało w dwóch. Nie mógł się wsunąć w was przede wszystkim. Tak, balustry niech też się przesunie gdzieś tam, nie wiem, tutaj, tak, powiedzmy. W sumie racja. Rzucam sztyleciki. Ja rzucę za balustrinę. Czekam. Okej. Okay. Sorki. Balustrin. Okej, okay, balustrin trafia. Yeah, i yeah. Jego cios z tej... O kurwa. O, nope. Nope. Ej, jak widzisz, najmniejszy i największy to robi się niebieski, ta bramówka. Wow. Jak śmiesz paraliżować naszego pięknego Deimosa. Haja. Trafiamy w coś, co jest wielkości przyjemnej, kurwa, ściany budynku. Tylko tutaj jest plus jeden, bo to Tsunderli wziął te włócznie. Dobrze, na szczęście Tsunderilowi udaje się włócznią ostatnim ciosem przeszyć i namieszać na tyle w tej strukturze tego sześcianu, że on rozpływać się zaczyna i rozchlustywać to w taką tego. Kałużę. Na samym środku. Ot, zaraz zaznaczę. I ta kałuża, która tutaj się rozlała, takiego kwasu, bezładna, zaczyna topić wszystko na swojej drodze. Zabieramy się spod tego, oczywiście. No dobrze. No, udaje się docucić waszego towarzysza po jakimś czasie. Mikrates pomoże Milfarinowi. Niech mu da tym kosturem leczenia po głowie. No właśnie. Bok. Sześć akurat. Bok. Go to Horny Jail. Bok. Deimosowi też da kosturem leczenia. Znaczy, jeżeli mnie uleczy, no to w sumie wyleczy mi też paraliż chyba, co nie? Tak. Tak, dokładnie. Kurwa. Deimos tak siada prosto. Ła, co kurwa się stało? Bąk. Deimosie, jesteś zdrów jak rybka. Prawie. Budzisz się po chwili, widząc, że Mikrates smagał cię drągiem i przypominasz sobie wpadnięcie w wielką, żrącą ścianę. Swoją drogą polecam obczaić taki bardzo gore film Blob, żeby zobaczyć, jaki wpływ ma galaretowaty sześcian, tylko w takiej bardziej... formie. Tak. Deimos jest bardzo niezadowolony z tego, że został ten protagonistą hentaja w drugą stronę. What? Przy twojej twarzy to wcale nic złego. Tak. No. Pytanie, czy coś w tym blobie było? Jakieś otóż przedmioty? Tak, teraz jak się temu przyglądacie, to w blobie, galaretowatym sześcianie, proszę pana, znajduje się następująca rzecz.
znajdowało się kilka pozostałości po jego ostatniej ofierze. Mianowicie odrobinę miedzi, srebra, elektrum, platyny i tak dalej. Oraz kawałeczki kości. Ale po dłuższym przyjrzeniu wydaje się, że jedna z kości to nie jest kość, tylko różdżka. Cenderli się temu wyciąga po to łapkę. Chce się bardzo przyjrzeć i poprosić Rivasa o obczajenie tego broszu. Dobrze. To kiedy on to bierze, to ja zabieram od niego moją włócznię. Jeżeli przyglądasz się temu broszą, to identyfikujesz, że cokolwiek to było, było magicznione, aczkolwiek w samym blobie zbyt zostało rozpuszczone. Czyli cokolwiek to nie było, nie pomogło poprzedniemu właścicielowi. No właśnie. Może pomogło, ale nie dość, tak? Dobrze. Tutaj jest dosłownie opisane, że po... jest dosłownie jedna runda na wydobycie tego z trzewi, aczkolwiek wasze rzuty na spostrzegawczość były tak fatalne. Sundari oddaje tą włócznię, bo jakby Blues deklarował, że odbiera. I to z takim... Wcale nie brałem tego po to, żeby cię uratować. Baka. Ale z tego, co mi się wydaje, ktoś mnie chyba stąd wyciągnął, prawda? Tak, milady. To my z tym elfem wyciągaliśmy cię ze środka. Duszko włóczni. I tak... Gdzieś oberwie strzonem włóczni od Deimosa, tak. Naprawdę. Duszku włóczni, jestem mężczyzną. Proszę się do mnie zwracać serio jak już. O. Dobrze, nie? Madam. Tak ci odpowiada Nisos. It's Nisos. Ma'am. Nisos, czy chcesz kiedyś włócznię w dupę? Nie, ale możesz spróbować. Zawsze pierwszy. Deimos podchodzi do niego z włócznią. Łapie go! Czy jednak chętaj się dzisiaj odwala tej sesji, rozumiem? Nie wiem, a kiedy nie? Sesja jak sesja, nie widzę różnicy. A kiedy nie? A to jeszcze lepiej! I wtedy tylko ten Emil siebie po prostu uderza w twarz prawą ręką. Tak, widzicie, że Deimos schwycił Nisosa za fraki, co nie? Miał już go podnieść, ale ten duszek coś powiedział, tak zdarzynowanie, taki po prostu go puścił, takie schował opancerzoną twarz w dłoniach. Tak. Joke's on you, I'm into this shit. Po prostu, idźmy dalej. Tak jest. Dobra. To nie chciałbyś iść przodem z tym kijkiem 10-metrowym. Please. Ładnie proszę. Ciągle o tym zapominamy i ciągle za to obrywamy. Tak. Bakajero. Koniec chyba. Swoją drogą, gdzieś z głębi korytarza słyszycie... Wow! Ale ładne! Nie dotykaj tego! Tak, dobrze im idzie, ruszajmy naprzód. Wszystko według planu, tak? Wszystko według planu. No więc tak wygląda sytuacja. Macie przed sobą korytarz, który zakręca na zachód. No to niech chroniarz idzie pierwszy, bo on jest przypatrywaczem. Nie chcę znowu wylądować w blobie. I patrzcie kurwa na sufit. Skoro tutaj jest taki blob, to jeszcze może być szlam. Full zestaw, panie. To jest taki dungeonowy Happy Meal, tak? Ja podziękuję za taki Happy Meal. Two jak... for you po prostu, że też tak nie ma. Zestaw obowiązkowy, dwa bloby, dwie mordercze WZ-ki, co? Ale what? Two for you to bardziej Emil tak troszeczkę wewnątrz. A, dokładnie. Aż ci muszę przyznać tuszę po prostu. Dobra. Tusze. No już dostrzega przed wami, że Ongi korytarz zakręca sobie nagle na północ. No co, no to idziemy tam, gdzie prowadzi nas korytarz, bo nie mamy wyboru, co nie?
Możemy wziąć w takim razie, bo widzę, że się Klonius tam specjalnie nie aktywuje. Nie, ja jestem. Jesteś. Tylko po prostu chciałem coś się... słucham, nie? Dobrze, no tak. Myślę... Mam tyczkę przede wszystkim, mam opierdaloną tyczkę i używam, jakby był opierdalony dzisiaj. Bardzo dobrze. Używasz się jak niewidomy, co nie po prostu ten. Mhm. Tak. Czy delikatnie dotykam, żeby nie było jep, tylko stuk. O, sexy. Dobra. Co dostrzegasz, panie? Długi korytarz prowadzący na północ, który zakręca na zachód, oraz tutaj mniej więcej korytarz zwieńczony drzwiami w ścianie, prowadzące na wschód. Czy to stamtąd były te odgłosy? Nie, one przebywały hen echem z głębi. Natomiast tutaj wydaje się, Kloniusie, ty skupiwszy się, dostrzegasz, tak ci się wydaje, że jakby na podłodze tu i na samych drzwiach zbierał się szron. Chłód jaki wionie spod... Coś magicznego. No to ja wracam, mówię, że chłopaki, tam są jakieś kurwa magiczne drzwi, które są magiczne i są oszronione, dlatego to... albo jakaś pułapka. Ale ekspertyzę. Wydaje mi się, że to nie drzwi są magiczne, tylko coś, co jest za nimi. I co... pytam się naszego kapłana, czy są jakieś nieumarłe istoty, na przykład duchy, które powodują, że takie rzeczy się dzieją. Żywiołek lodówki, bo coś. On stwierdza, no więc być może zimno i mróz jest często identyfikowane ze światem zmarłych. Za tymi drzwiami jest duch, nie wchodźmy tam. Mamy kapłana, możemy Turn Undead zrobić. Właśnie, ile razy może używać tego Turn Undead? Ile chce. O kur... Dobra, wchodzimy. Ale on chyba nie może tym spamować. To chyba jest... Nie, to jest... Tak. To jest tak, że może, ale... No, w praktyce to jest raz na encounter, tak? Mhm. Częściej, ale tak, jeżeli chodzi o to, jak się encountery rozgrywają, no to można sobie pomyśleć, że raz na encounter. Już ci mówię. Tylko, że on jest na takim poziomie, że on raczej nie zniszczy tych nieumarłych, a to tylko chyba może najbardziej, takie najbardziej najsłabsze. To też nie wiem, czy na drugim poziomie już, ale raczej je zmusi do ucieczki. A jeśli to jest jakieś tam zamknięte pomieszczenie, no to może tak wyglądać. To ucieczka ich nam zawsze trochę pomoże, ale też trzeba będzie jednak się z nimi zmierzyć. Od tego mamy olej. No właśnie, ale my mamy taką ostateczną jakby kartę pułapkę na coś zimnego. To jest widzisz. Mamy też wodę święconą, pamiętajcie. Widzisz, wydaje mi się, że na duchy, jeżeli to jest duch, powiedzmy tak, bo nie wiem, czy to jest duch, ale wydaje mi się, że tylko duchy by ostroniły takie drzwi. Wydaje się, że normalna broń, w tym olej, by przeleciały przez nie, tak? Czy nasza broń jest magiczna? A, no, czy twój toporek jest magiczny, czy moja włócznia jest magiczna? Czy miecz, który nosi teraz ten, Sumerik jest magiczny? Srebrny, tobie, gdyby każdy rzut w takiego ducha tym toporkiem, z dzidą, łapał takiego ducha do środka, do Emila i dzidy. Przepraszam, Dejmonie, nie no kurwa, nie męczmy już ludzi, cierpią, bo nie mogą przyjść do zaświatów przez to, żeby ich zabiegać kurwa w taki sposób, ja wiem. Ale to by było piękne. Boże, ty zrobisz w tym jebanym toporze jakiś konwent. Nie, to będzie taki... To byłby taki eteryczny gułak trochę. Cholera, blue. Mamy tę srebrną broń, pamiętaj. Tak, tak, no, mam srebrną broń, pamiętam. Eteryczny gułak. Gułak na konwencie, tak. Mhm. Duszę to... się tylko tak odzywa, że serdej mosie to nasz toporek. No to wchodzimy tam, czy nie, czy wedżujemy i idziemy dalej? Wydaje mi się, że są pilniejsze rzeczy do zajęcia się, tak na przykład jak krzyki agonii z korytarza dalej.
Nie, to jest tak daleko, że to jest to, to... Tak. Oni przy wejściu gdzieś są dopiero, także... Tak. No to... Zobaczmy, co jest za drzwiami numer jeden, prawda? Ustawmy się. Czy jest to zamek Juras? Nie. Dobra, to może wy je wykopcie, a zaraz potem ustawi się nasz kapłan, który jebnie tym odciągnięciem nieumarłych, nie? To może... Jedna osoba może się za nami ustawić przecież, tak? Mhm. Znaczy ja bym proponował, że może pierwszy stanął Niziołek, żeby można było przez niego rzucać tego, magiczne rzeczy. Przesuń może Rivasen tak bliżej gdzieś tutaj, w to miejsce, tak? Mhm. Czyli rozumiem, manewr startowy. Wjeżdżamy z buta do środka, tak? Znaczy, nie chciałbym wjeżdżać z buta, bo odgłos wykopywanych drzwi rozniesie się echem tutaj. I nie wiem, czy jakby ten... Nie zarobimy czegoś, co by zaszło nas od pleców. Cóż, wcześniej nam to nie przeszkadzało. Zobaczmy, co jest tutaj za winklem może. A potem rozważmy sprawdzenie tego pokoju, bo chociażby... To jest jakby nowa... Jesteśmy w nowej instancji, że tak się wyrażę. I tutaj mogą być inne mopki, tak jak powiedzieliśmy. Więc warto byłoby spróbować, jak sobie z tymi damy radę, żeby wiedzieć, jakby wiedzieć, co to jest, takie rozpoznanie walką. W sumie to racja, więc... To niech ktoś po prostu zajrzy, tak z rogu wychyli, zatrzyma się kłócnie i wychyli, tak? Albo tym, albo Emil toporkiem. Właśnie. Ja bym to zrobił inaczej i tak właśnie... Rzuć toporkiem. Topor do rzutu, żeby tak rzucić za winklem. Tak. Okej. Okay. Twój toporek leci w takim razie. Robi tutaj kilka takich patrolowych, proszę ciebie, zawijasów. Jak Messerschmitt i wraca do ciebie tak, bardzo szybko. I byłeś w stanie zobaczyć następującą rzecz. Ciągnie się tu bowiem długi korytarz na daleki zachód, od którego dostrzegasz następujące odnogi. Dwie prowadzące na północ oraz jedna w taki bardziej obskurny korytarzyk, tunel prowadzący na południe. No to przekazuję to moim towarzyszom. A. Czy idziemy tutaj dalej na rozpoznanie, czy... Nie, wiesz co? Czekaj, stop. Informacje są lepsze od rozpoczęcia walki. Zawsze priorytetyzujemy informacje. Więc przeszukajmy resztę tego. Wyślijmy toporek za następne węgły może najpierw, po prostu. Chodzi o to, żeby też nie alarmować ich, więc, bo może po prostu... Przejść przodem, tak? Wychylić się, zobaczyć co jest i wrócić się najwyżej, tak? A jeżeli wrócimy toporem, to... O! Topór! Idźmy za toporem. Znaczy, ja oryginalnie wykorzystywanie tego toporu wyobrażałem sobie tak, że go się po prostu wychyla tak jak lusterko, tak? I że to daje lepszy pogląd niż lusterko po prostu. No to bo się nie odbija od tego światła. Tak? Dobra. No to... zróbmy tak, po prostu... Rozpoznajmy, co jest w tych korytarzach, tak? Jeżeli okaże się, że tu jest czysto, to dopiero te drzwi możemy jakby... Tak... Zablokujmy te drzwi póki co i chodźmy tam dalej. Mhm. Tylko takie pytanie, czy zablokowanie drzwi na pewno pomoże w przypadku jakiegoś ducha? Nie, ale jeżeli tam jest coś innego niż duch, to tak. Ale na morale na pewno pomoże. Komfort psychiczny. Więc przejdźmy może tam dalej, tak? Znaczy trochę dalej do przodu. Powiedzmy, że ja się ustawię tutaj. Nie, ja się ustawię tutaj. Ja podaję to tu. No i wtedy Klonios może iść do przodu. No to się dobra, zrobiło. Nie skramy tej w końcu, czy co? Bo no. Bym wolał, żeby coś tutaj na nas nie wyszło stąd, więc ja bym to najpierw załatwił szybko. Znaczy, my nie chcemy się napierdalać, chcemy zobaczyć, co jest w innych pokojach, dopiero zdecydować, co robimy, tak? Wiesz, tak, ja bym się zdecydowało w razie czego, gdyby to była na przykład jakiś chuj, jakiś alarm, to nie chciałbym się zapierdalać wszystkiego na raz. Sundari z Barostriny mogą się zapierać o te drzwi, póki póki robimy zwiad. Te drzwi mają radiację zimne, więc one sobie będzie dozywać obrażenia pewnie. Rozumiem, że nie słuchałeś, co mówiliśmy. Okej, dobra. Znaczy wiem, że eteryczne i tak dalej, ale komfort psychiczny. Tak. No, to ciągle się tutaj, tak trzyma. Tutaj, i tutaj, tak i tyle. Potem zdecydujemy.
Poza tym eteryczny może łatwiej przechodzić przez coś, co jest zupełnie martwe, a przez coś, co jest żywe. Znaczy nie wiem, jak to działa, ale to może być różnica. No kurwa, po prostu zróbmy to tak jak panie, mówię, tak. Bo... Panie, kto ma sól? Rozsyp sól pod tymi drzwiami. O. Masz sól? Nie ma soli. Mam. Jakiś taki domyślny komponent. Mamy w racjach żywnościowych albo na suszonym mięsu. Mięsie można zeskrobać trochę. Ale to troszeczkę inaczej działa, niż będziesz kotlety rozstawiał pod drzwiami, niż sól rozstawiał. Musisz sobie wysypać tą konkretną grubą linię, co nie? A nie że... Beef jerky line. Drzwiami sobie wysypujesz, tak? Dobra, okej. Chcesz kogoś skusić? Nie, a to nie jest tak, jak sól się rozsypuje przed drzwiami, żeby uchronić się przed upiorami, to rozsypuje się kiełbasę, żeby uchronić się przed weganami. Tak. Nie chodziło o zdrapanie soli z wieszczy. Ej, no bo słuchajcie, bo my tak pitu, a czas ucieka, tak? Jaki czas ucieka? Na sesji. Dobra. Nie, no dobra, to... Róbmy ten zwiad tutaj za ten winkiel i za ten winkiel. Dobra, to posłużę się party tokenem, bo widzę, że idzie to jak krew z nosa. Podchodzicie tutaj gremialnie i widzicie następującą rzecz. Jest to jeden korytarz, który prowadzi hen daleko. Kończy się tu na północy. Też drzwiami prowadzącymi z kolei na zachód oraz korytarzem prowadzącym głębiej na wschód, a w zasadzie południowy wschód. Bo jak sobie spojrzycie też tak pod kątem troszeczkę, tutaj są jakieś schody prowadzące w dół. Już tutaj wam odkrywam. Tak to mniej więcej wygląda. A tam na dole? Jak tu się podkradacie, to widzicie następującą sprawę. Już. Otóż jest korytarz z kolei takim zawijasem prowadzący. Mniej więcej jesteście pod kątem w stanie wejrzeć. Gdzieś hen tam w głębie i w mroki. O ile chcecie się założyć, że tutaj jest sala z jakimś bossem? A słyszymy coś właśnie, tak a propos? Czy te krzyki ustały? Rzućcie sobie kaszusteczkami wszyscy. Pięknie. Kurwa no! Rzuciłem sobie za elfy. Emil. Radośnie. Jeden elf i Nisos. To Milfarin ostatni jest. Dobrze. Emil, Milfarin i Nisos, wydaje się wam, że z tegoż korytarza słyszycie lekkie brzęczenie łańcuchów oraz pochlipywanie jakiejś kobiety. Ktoś to mówił o Banshee? Nienawidzę być... Luz, wykrakałeś. Kurwa, no nie. Dlaczego zawsze mam pod górkę? Ja pierdolę. Po prostu przestań. Zanim powiesz, że coś może nas spotkać w lochu, pomyśl, czy chcesz to spotkać. Czy to było słowo niedźwiedziem? To nie może być słowo niedźwiedzia. Ale ja mówiłem ci, że to będzie słowo niedźwiedzie. To ja ci coś powiem, Bruce, dlaczego masz zawsze pod górkę? Bo na starcie dostałeś za dobre geny i wyglądasz za ładnie. Mhm. Więc teraz cię życie karze. To tak nie działa. Jak wyglądasz ładnie, to masz łatwiej. Więc tak, na przykład elfy do ciebie simpują. No, ale to nie jest rzeczywistość, tylko to jest fantastyczny świat. Czekaj, jeżeli... Teraz połączyłem wątki. Podejrzewam, że to, co tam jest w tym pomieszczeniu, co zawodzi łańcuchami napierdala, jest połączone z tymi drzwiami, które są ochronione. Więc my tam chyba musimy iść, nieważne co, tak? To najpierw oczyśćmy to, dopiero później ten, dobra, no to najpierw to załatwmy. Ty, te drzwi.
Panowie, przygotujmy wodę święconą i broń magiczną i srebrną. Czyli no, gdzie idziecie teraz? Do drzwi z powrotem i wypierdalamy takie sposoby, okay. Jak robiliśmy. Tak. Tylko się najpierw ustawmy znowu. Tak. Okej, okay, dobra. Otwarcie drzwi jest bardzo proste i kiedy je otwieracie, przepraszam, to jest oczywiście Roll 20, więc wszystko się psuje, zrobiło się, dobra. Dostrzegacie korytarz prowadzący schodami w dół do jakiejś bardzo mrocznej i też pokrytej szronem komnaty gdzieś w głębi. Nisko, nisko pod wszystkimi w zasadzie kondygnacjami, na jakich dotąd byliście. Czy słyszymy coś z tego korytarza? Nie. Ja podejrzewam, że to jest boss wszystkich spiżarni, które lutowaliśmy. Najmoc zamyka te drzwi, ma takie bardzo złe przeczucie w środku samym siebie i mówi: no, chyba wolę się zmierzyć z Banshee, która jest tam. A czymkolwiek co to kurwa jest, niż zejść tam na dół. Ale równie dobrze to może być ta chłodzona spiżarnia. Widzisz? Rzuć tam toporem. Ja mam przeczucie, i to takie potężne przeczucie, że mnie w środku skręca, to zazwyczaj mam rację. Nie schodźmy tam na razie. No, w sumie racja, tak? Mogę tak lekko wejść do przodu. Chyba? Nie, przecież nie. Po prostu rzucę tam toporem do środka, może coś zobaczę. Okej. Okay. Ciskasz to pożachem, on ja zlatuje w dół i widzi następujące rzeczy. Wlatuje bardzo niskim korytarzem, ponieważ tutaj ten korytarz w tym miejscu jest niskawy. Wlatuje otóż do czegoś, co wygląda na długą, kamienną, prowizorycznie wyciosaną w kamieniu kryptę. Gdzie znajduje się kilka trumien oraz pokaźnych sarkofagów rozstawionych pod ścianami w regularnych interwałach. Już pokazuję, jak to wygląda. Przyjaciele tej laski, która leczyła Kloniusa? Poczekaj, sarkofagów i trumien? Mhm. Yuri? Dajmoc zamyka te drzwi, spierdalamy. Zamierzujemy i spierdalamy stąd. Nie schodzimy tam. Nie, no. Ani odegrać. Jak właśnie tylko ten topór do mnie wraca. Tak. Jak tylko ten topór do mnie wraca, to tak bez słowa po prostu biorę te drzwi i je zamykam. Bardzo powoli. W sumie racja, Emil wam jeszcze nie powiedział, co tam jest. Tak. Jeżeli Emil je zamyka, to ja biorę Wedża, włada mnie, tak bardzo cichutko. Puk. Idziemy stąd. Idziemy stąd. Tak. Wiecie, tak, taka mała notka. Uwielbiam, że teraz odpowiedzią na prawie każdy problem jest: rzucam toporem. No i nie potrzebujemy włóczyka. I właśnie może możesz rozważyć, żeby właśnie załedżować magicznej te drzwi. Ten kawałek... będzie tchać. Ten kawałek cię możesz chyba już usunąć, nie? Nic no nie mogę ma. W sumie. Gdzie jest? To co? Idziemy bić się z duszkiem nawiedzonym prawdopodobnie. Bo wątpię, żeby w dungeonie nekromantów były jakiekolwiek żywe osoby oprócz nich samych. Albo ty. No to i też nie do końca pewnie. Bo oni są żywi, ale żywi inaczej, tak. Jak to było w dumie? Mortal Challenge, tak? Tak, Mortal Challenge. Ej, nie dyskryminuj przeciwko nekromantom. Fuck the nekromant. Przepraszam bardzo, my też mamy ożywionego tego towarzysza, tak? Nie, jesteśmy. To jest nasz taki token nieumarły, tak? Tak. Diversity hire.
Ale przecież to, co my odwalamy, jest tak bardzo diversity. Nie, jeszcze ja. Nie jesteśmy nieumarłymi. Jeszcze. Sami proszę ciebie, femboje i lesbijki, tak? Znaczy elfy. Tak. Dobra, gdzie idziecie dalej? Tutaj? Tak, tu, w dół. A, w dół. Tego. No dobra. Do wyraźnego encountera z bossem jakimś tam. Tak bardzo powoli. Szukamy tabliczek. Co znajdujesz? W tym kierunku do zakończenia przygody, tak? Tak, w tym kierunku do bossa głównego. Znajdujecie tutaj drzwi na końcu korytarza, za których dobywa się ten tajemniczy dźwięk brzęczenia łańcuchów. No właśnie, masywne żelazne drzwi są szczelnie zamknięte, choć znajduje się w nich małe okratowane okienko. Ktoś jest na tyle odważny, żeby spojrzeć przez to okienko? Przede wszystkim mam pytanie, jeżeli podejrzewacie, że tam jest jakieś Banshee czy innego typu zjawa... Znaczy, nie, na z drugiej strony Banshee, dlaczego miałaby być kurwa zamknięta w jakimś pomieszczeniu? W sumie racja. Rozumiem, że nie mamy nic, co mogłoby zatkać nam uszy, a nawet wiesz, jeśli byśmy to zrobili... Juri, ja chciałem spojrzeć używając mojego lustereczka, tak wiesz, podejść do góry, żeby spojrzeć przez lusterko, nie? A nawet jeśli byśmy to zrobili, to by nam to nie pomogło, prawda? Mhm. Pod te drzwi i używam tak lustereczka mojego, żeby spojrzeć, co jest tam w środku. Czyli podchodzisz pod te drzwi i zaglądasz w środka. Znaczy dobra. Z lustereczkiem, nie? Że po prostu nie bezpośrednio. Przez okienko jesteś w stanie zajrzeć do wnętrza, gdzie zauważasz następującą rzecz. Jest to cela, w której trzyma się więźniów, czyli tak jak dotychczas żeście wizytowali w różnych tego typu miejscach, znajomy już wam rozkład, czyli do ścian przyprawione są takie obejmy, z których zwisają łańcuchy. I w tej celi do ściany nadal przykute jest kilka szkieletów oraz, ty z tej perspektywy, czyli zaraz przy ścianie, mniej więcej tutaj, przepraszam, widzisz młodą kobietę w strzępach odzienia, odsłaniających z tej perspektywy tylko kształtne nogi. Ale musi być przykuta do ściany. Widzisz siniaki na jej nogach. Zaraz za rogiem oczywiście. No i to tyle. Jest bossa. Juri? Tak? Ja mówię. Tak, wracam do party, mówię co tam jest i może... Mikrata zbyt próbował najpierw zrobić banish undead. Czy one muszą go widzieć, czy on może się pokazać po prostu? Jak to działa? Czy przed tymi drzwiami są jakieś zwłoki? Nie. Gdzieś w tym końcu sekundy, okej. Okay. Nie. Posłyszeliśmy ten krzyk, to mogło być właśnie chyba z tego kierunku, ale... Nie, to nie. Było party tamto drugie. Okej. Okay. Pytanie, gdzie oni poszli, bo ich nie słychać już. Wiecie co? Pewnie nie żyją. Otwórzmy te drzwi. Otwórzmy je. Tak, i wrzućmy wodę święconą. Nie, wiesz co? Wrzućmy tam na nią wodę święconą, zobaczymy, czy jakoś zaraz. Nie. Ja miałem inny pomysł. Po prostu dotknijmy ją srebrem i tyle. Ale po co masz dotykać ją srebrem, skoro możesz kurwa rzucić nieodległość wodą, która nic jej nie zrobi, jak nie jest nieumarłym. Ale rzucisz nią szklaną butelką. Po prostu chluśniesz w nią. No to człowieku, nie masz sobie wziąć, nie wiem, trochę na ręce, czy nawet nie ma kropidła tego? Inaczej. Ma kropidła. Inaczej, wolę dotknąć się srebrem niż marnować trochę wody święconej, której jednak to skosztowało. To się srebro się tak nie zużyło. Ale no to najpierw podejść, a ty na pewno chcesz zwrócić jej uwagę? Ja też wolałem tamtego kloniusa. Are you fucking retard, my friend? Widzisz, ostatnio mam jakiegoś death wisha, tak? I tak mnie ciągnie do grobu. Nie masz death wisha, bo ty kopnę zaraz w dupę. Nie jesteś niziołki, nie masz prawa mieć death wisha. To podobne. Gatekeeping death wishów.
Nie, bo teraz to wygląda na to, jakby Nisos wcześniej miał prawo na posiadanie... Znaczy nie Nisos, Lumno, jakby miał prawo na posiadanie bez Defuisha, a to nie jest... Dobra, tak inaczej, Deimos podchodzi tam, ignoruje was, i po prostu się pyta, czy jesteś wampirzycą i nas zabijesz, czy jesteś człowiekiem uwięzionym? Tak po prostu z was. Słyszysz chlipanie tej kobiety, która mówi... O! Proszę, uwolnijcie mnie! Ten kapłan zły trzyma mnie, żeby złożyć mnie w ofierze. Zabił już wszystkich. Inset check. Każdy może rzucić. Tak, nie udało mi się. Riva, się możesz na nią spojrzeć przez broszę? Tak kurtuazyjnie. W sumie chętnie spojrzę. No. Ja to sobie rzucę na mnie z domu. Niech będzie. Nie wiem, co chcecie osiągnąć, natomiast wydaje się wam, czy kłamie, czy po prostu nie kłamie, aha, tak się udaje. Wydaje ci się, że mówi absolutną prawdę. I szczerze przerażona, tak brzmi. Kronisowi? No też. No dobra, to... Dobra, to wiesz co, ja trochę nakładam sobie tej wody święconej troszkę na łapkę i staram się na nią chlusnąć, żeby sprawdzić, czy coś się stanie. To tak śmiesznie wygląda, jak to... Mi się przypomina scenę, jak po prostu babcie w PRL-u pierwszy raz widziały, nie wiem, przyjeżdżających albo przyjeżdżających z zagranicy na wymianę studencką z jakiejś Afryki i po prostu stały z tymi matkami bożymi, wiesz, z wodą święconą i chlustały przez okno. A to nie jest po prostu... Jeżeli to faktycznie chcemy otworzyć, to możemy dać jej po prostu bukłak z tą wodą święconą, żeby się troszkę go napiła. Czy ona jest w ogóle przypięta, więc... Dobra, to najpierw musimy to otworzyć. Spróbujmy to otworzyć. Ale wiesz, ona nie ma zaklejonej mordy, no. My po prostu odgrywamy... Iść dalej może, tak? To nie ale jest... najpierw musimy tam wejść. No. Więc wejdźmy tam, otwórzmy te drzwi, wejdźmy tam i potem róbmy co chcecie, tak? Odgrywamy bandę dzidowców, która pierwszy raz spotka dziewczynę po prostu. No, nie. Ale tak brzmi. I tyle. Nie, odgrywamy paranoicznych poszukiwaczy przygód, którzy myślą, że wszędzie są pułapki i nie umarli, tak? Nie, odgrywamy paranoicznych poszukiwaczy dziewczyny na Tinderze. O Jezus Maria. Nie. Dobra. Tak. Ja już mam Deimosa. O chuj, kolejny trapsy. Okej, panie Kloniusie, proszę spróbować otworzyć się rzucik, tak? Rzucę kasto. Ja mogę to rzucić, ale równie dobrze ty możesz rzucić. Bo to akurat... 32. Zobaczmy sobie, jak u ciebie się plasuje otwieranie z twoich skilli. Klasowe. Open locks 25, więc no niestety, grzebiesz. Ale ci się otworzyć nie udaje. Z jakiego dalecie, panowie? Ona mówi... Tutaj... Gdzieś jest komnata oprawcy. Ma przy sobie klucze. Zamykał nas. Zabierał na tortury. Moi towarzysze już... Nie widziałam ich od tak dawna. Oprawcy... Możesz opisać tam, jak wygląda, jak był uzbrojony? I ile ich było? Znaczy jeden. Jeden wielki. Wielki spocony. Tłusty osobnik. Gdyby nie to, że miał rozmiary człowieka, pomyślałabym, że to ogr. Czyli taki standardowy brodoszyjnik. Okej, okay, tak, rozumiem. Słucham? Czy. Fata Glibastar, tak. Nie, rozumiem właśnie Tagi Agribastard, tak. O Jezus Maria. Był jakoś zbrojony. Ej. Kiedy czy... przychodził tutaj, miał ze sobą tylko narzędzia do tortur. Nie wiem, jak był uzbrojony. Nie widzieli... Dobra. Bo on pewnie jest tam wyżej, nie? W tym pokoju, którego nie sprawdzaliśmy. Cofnijmy się tam. Wrócimy po ciebie. Dziękuję. Odpowiedziała.
i z powrotem zaczęła pochlipywać, ale tym razem wydaje się być troszkę bardziej pogodna. Przeczuwając, okay, że możecie ją uwolnić. Okej, okay, nie miałem racji. Dzięki nieśmiertelnym. Nie miałem racji, myliłem się dzięki nieśmiertelnym. Mm. Komnata oprawcy pewnie jest tutaj. No. A kiedy tutaj dochodzicie, żeby sprawdzić, to od razu też to odkryję. Korytarz idzie w górę i zakręca, dochodząc do drzwi. No chuj, otwieramy je chyba, co? A tutaj coś jeszcze jest, czy nie? Nie. A mogę też odsłonić. Możemy podejść pod te drzwi, zobaczyć, czy coś z nich słychać, czy nie? To jest zawsze dobre. Dobre wyjście. Które drzwi, te? Tak. Dobra. No, może. Przecież dla mnie to wygląda, jakby cię do świątyni może. Rzućcie sobie kaszustkami. Standardowy elf skład. Rivas coś słyszy. Z głębi tego, tych korytarzy słychać takie niskie inkantacje. Jakbyś zaśpiewy kilku gardeł modlących się razem w mrocznej mowie, której nie rozumiecie. Słychać jakieś śpiewy, wiecie? Możliwe, że jakaś magia. Fuck. Cóż, jeżeli wątpię, żeby to był ten, który torturował tamtych ludzi. Czy przerywamy im to, co teraz robią, tu i teraz, bo nie wiem, to znaczy, co oni robią. Rivas jest pewien, że to nie jest tutaj zaraz za ścianą, tylko to jest gdzieś głęboko. Bardzo głęboko. To... Wydaje mi się, że jakby już miałbyś jakiś tam, żebyśmy znaleźć tamtych towarzyszy naszej uwięzionej w celi kobiety, to powinniśmy iść w tę stronę bardziej, bo to już się chyba łączy z tą jaskinią kultystów. Tak. Więc tutaj są jakieś schody, tak? Tak. Sprawdźmy te drzwi teraz. Okej. Okay. Sprawdźmy te schody tutaj to wszystko. Jak tutaj podchodzicie w ogóle, jesteście w stanie spojrzeć w dwie strony. Po pierwsze, po waszej lewej stronie otwieracie to sobie bez większego problemu, czy to przysłuchując się, jest tam absolutnie cicho, dostrzegacie ciekawostkę. Jest to bowiem, wydaje się, komnata gościnna. Zawiera duże łóżko, stół, krzesła i pozostałe życiowe przedmioty. Nie ma tutaj nic cennego poza gobelinem naściennym przedstawiającym sceny kaźni i mrocznych rytuałów. Interesujący wystrój wnętrza. No nie. Wykryj magię, mój drogi Rivasie, czy tutaj nie ma magii w tym pomieszczeniu. Czy za monokl? Tak, sprawdzę. Otóż przeglądasz sobie, albo wszyscy możecie też sobie rzucić w ogóle na przeszukiwanie. Rivas, czyli... W końcu, kurde. Tak, nie tak. Okej. Okay. Klonius, znajdujesz coś ciekawego. Mianowicie na stole pod obrusem znajduje się zwierciadełko. Płaskie, bardzo skrupulatnie wypolerowane. Pewnie jakieś komunikacje. Coś wszystko mi mówi, żeby do tego nie zaglądać, broń Boże. Tak. My tam już weszliśmy, tak? Tam spadamy ten pokój, panie. Ja mam wrażenie, że ja chcę spalić ten gobelin. Że my chcemy spalić ten gobelin. Możemy to zrobić później.
Szukamy oprawcy na razie, bo zakładnicy są ważniejsi. Okay. Jest symbolem jakimś takim bardzo, bardzo złym. Tutaj spoglądając w ogóle, jesteście w stanie zobaczyć, że korytarz schodzi do czegoś, co zaczyna się zdecydowanie jako szeroka komnata i znajdują się tam narzędzia tortur, duże i małe, stół oraz koło do łamania, żelazna dziewica, szczypce, bicze, etc. Wygodne krzesła są ustawione pod jedną ze ścian i zdecydowanie z myślą o rozrywce dla ponurej widowni. Bingo. Mm. Tak. To wchodzimy tam tak z buta, tak napierdalamy. Wchodzicie. Dobra, ja tutaj... Kiedy jesteście już tutaj... Tutaj za winklem jest, proszę was, zakątek kata. Wejście do komnaty. Oto co tam jest. No, wnosząc po tokenie. Pan dostaje w uczcią, co nie? I tyle. No to panowie, szybka inicjatywka. Proszę bardzo. Rzucam. Ty rzucasz? Okej. Okay. Ty rzuciłeś, czy... Dobra, ja rzucę. Yeah! Boy! Zawsze. Dobra, to ustawmy, który z was był na początku. Emil czy... Deimos? Czy ja byłem ustawiony zawsze tak, co nie? Czyli jak wychodzimy to tak? Czyli Emil. Stanie w czepicho. Para-pa-para-pa. Ja to mogę przyjąć, tylko Emila trudniej trafić, co nie? No. Sytuacja jest taka, jaka jest teraz, nie? Że ja byłem po prawej stronie zawsze, mi się wydaje. To zresztą niech się ustawia, tak? Zwłaszcza Klonius na Backstaba. On jest i tak fighterem trzeciego poziomu, więc rzuca normalnie na trafienie. 15. Trzeciego poziomu? Tak. Wbiega w ciebie, próbując się toporem wbić w twoją tarczę. A, zaraz, z topora powinien mieć, ale to i tak ci nic nie robi. Uderza cię, Hendogo, ale zdaje się, że to wszystko. Teraz jest wystawion na waszą łaskę. Gdzie jest Klonius? Już jeszcze się nie przeszedł. Dobrze, my weźmy tego parszywego grubasa. I on tak mniej więcej tutaj między wami tutaj. Rzęzi sobie nie, tak. Zapewne mu zejść, żeby miał Backstaba, co nie? Nisos się wjebał przez ciebie. Bardzo dobrze, no co mu będziesz przeszkadzał. No to mogę aż tak daleko? To ja bym też chciał wtedy. Dać. Aha, dobra, to może być tak. No to ja spróbuję mu teraz zapierdolić, mam nadzieję, że mnie zabije, ale dobra. I on tak ryknął, świeże mięso. 6 trafia, czy nie bardzo? Dobra. 6 nie trafia. Ale ty z Backstaba masz chyba bonus, nie? Do trafienia? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, jak to działa. Czyli nie masz. Dobra, no Emil go trafia. Emil go trafia. Minus 9. Pyk. Diablo przestało być modne 5 lat temu. To jest rodziny! A masz! O kurczę! O mój Boże, święty! Chryste, panie! To rodziny z nagli bastardem, nie! Ale fajno. Więc on. On się słania na nogach po tym, jak mu przyfasoliłeś, i to będzie wołało o rzut na morale. To rzadko się zdarza, ponieważ wy w większości przypadków wszystkich Dobra. Jeszcze się trzyma na nogach, więc kolejny... Mogę ja teraz rzucić? Rzucaj. O, shit. Wow, yes. Niesamowite. Wygraliśmy inicjatywę. Yes! To się dzieje raz na sesję mniej więcej, więc... Dokładnie. Ahahaha, chwała! Myślałeś, że to tak Ugly Bastard, ale tak naprawdę to Tank Bank! Ja rzuciłem drugą drogę. W sumie? Ja też mu przypierdolę. O Jezus Maria, zrobiliście z niego szaszłyk i przecier.
Cionki tak. Salsa. Czy 4 już trafia? Tak. Tak, 4 trafia. Zabiliśmy go. Jak najbardziej. Patrz! Szczęście się do mnie uśmiechnęło! Teraz zginę, bo rzuciłem 2 20 pod rząd na trafienie. No więc znajdujecie u niego, proszę was, klucz oczywiście oraz bransoletę wartą, no, dużo. No i kilka złotych monet skitrane w jego posłaniu. To skoro to już wszystko, to ja bym chciał teraz spalić ten jego gobelin, który on tam miał. Mhm, żaden problem. On nie jest magiczny. Ta jego broń nie była magiczna? Nie. Okej, dobra, to on tylko z siły miał. Możesz jeszcze bonus. Się... Tak, bo on z siły miał ten bonus. Mhm. Dobra, to... Plus 2 due to strength, okej. No, chłopaki, co tam? To przeszukujemy to pomieszczenie, bo raczej tutaj nic nie ma ciekawego. No tak, ale... jak już powiedziałem, co znaleźliście, to znaleźliście. To wracamy się, otwieramy drzwi i sprawdzamy, czy ta kobieta nas nie zagryzie, bo jest niebanym wampirem, czy coś. Rozumiem, za tym gobelinem nic nie było, po prostu taki... Nie, to był po prostu taki odrażający... No... Obrazek. Czuję spokój, kiedy widzę, kiedy płonie. Dobrze. Ej, w razie czego może uwolnimy tą niewiastę i... No, późno się robi. No właśnie, tak sobie myślę, że zagrajmy jeszcze z nią tę scenkę i... I zdecydujmy, co dalej. Nie wiem, czy trzeba było coś zrobić, mowa. Wiesz co, Yuri? Ja do tego lustra pokazuję swoje lusterko, tak żeby na nie nie patrzył, tylko żeby się po prostu odbijało lustro w lustrze. No, się odbija. No, takie... Nic się nie dzieje nie, z tym. Słuchaj, to jest taki lustro, to jest takie D&D rodzaj telefonu, co nie, z FaceTime'em. Więc jeżeli ktoś tam spojrzy na drugiej stronie i zobaczy ciebie, to zorientuje się, że o, mają gości. Więc zostaw to tam, gdzie jest, tak? Zakryte jakąś brudną szmatą czy czymś tam, no. Nie, pod obrócem to było jakimś, tak? Więc po prostu pod obrócem niech to będzie. Tak. No, dobra. Otwieramy drzwi, wchodzimy i szykujemy się na to, że ona się rzuci, nas rozerwie na strzępy, bo to jest jakieś gówno. Okej, okay, no to wejdźcie. Ona, tak jak tutaj narysowałem, jest przypięta do ściany. Wiesz co? Tak jak mówiłem, zanim ją wrócimy drzwi. Wiesz co, nie czekaj. Robimy wodą święconą. Nie czekaj. Robicie ją wodą święconą, nic się nie dzieje. Ona tylko... Dlaczego mnie kropicie wodą? Na wszelki wypadek... Sprawdzamy... Tu jest dużo nieumarłych. Sprawdzamy tak na wszelki wypadek. Zimno mi. Powiedziała. Biorę ją, znaczy ten... Biorę też jest zimno. Odkuwam ją. Okej. Okay. Panie Deimosie. Wiedziałem. Wtedy rób sobie save versus turn to stone. Ponieważ ona w tym momencie unosi głowę. Szmata spada z jej... włosów, które okazują się wężowe. Chyba meduza, ja pierdolę. Ja pierdolę. Spogląda ci głęboko w oczy. Paralysis intent to stone, tak? Tak. Aha, jestem zamieniony w kamień, zajebiście. No, czyli umierasz, tak jak powiedziałeś. Wiedziałem, te 2 20 były prorocy, kurwa. Zmieniony w kamień. Tak. Jest na waszych oczach. Wasz towarzysz zmienia się w kamień. W sumie może coś tak... Nie, może ten? Nie wiem, co bardziej reprezentuje kamień z tych symboli. No to i to. Jestem martwy, zajebiście nowa postać. Spokojnie. Chwileczkę. I ona syczy do was, mówiąc, jeżeli chcecie uratować waszego towarzysza, natychmiast mnie odkujcie, a dam wam antidotum. Ty głupia raszplo, przecież właśnie po to tu weszliśmy. Tak podchodzę z zamkniętymi oczami mniej więcej, jakoś tak na, nie starając się nie patrzeć jej w oczy po prostu. Ja tak podchodzę tam do środka. Yuri, ja mam pomysł. Chcę ją troszkę pokatować moim graniem na lutni. Nie rób tego, kurwa, nie rób tego, ja chcę żyć. Zrobię to.
Nie, kurwa, nie rób tego! Teraz chcę coś grać na lutni, widzę, że chcę coś odpierdolić, to zapierdolam mu w tył głowy, kurwa, tym mieczem moim, tak, tym kolbą. Takie jeb. Kurwa, miecza! To się nazywa głownia, tak, tak profesjonalnie. Kolba miecza. Nie odpierdalaj, nie chcesz się zamienić w kamień na zawsze. Albo rękojeścią. ...kłopotów i nie potrzebujemy ich jeszcze więcej, więc tak, odfroskujemy cię. Dobrze, więc odkuwasz ją? Mhm. Ja tam wchodzę i na wszelki wypadek patrzę się... Ja mam lustarko w pogotowiu. I celuję jej... Jakbyś się nie poszła, to lustarkę... Nie celujcie, nie róbcie nic, kurwa, bo... Tak, żebym nie widział. Was. Tak. Nie kombinuj. Już zamieniony w kamień jesteś. Ale nie wiem, ale my mówimy to gamingowe, bo wy kombinujecie i to się źle skończy. To ale ona zaraz, jeszcze Emila zamieni w kamień. No, tak mam takie wrażenie. Także... Uwolniłeś ją, tak? Tak, uwalniam ją. No więc ona wstaje, zaczyna się śmiać i tak, robisz test przeciwko zamienieniu w kamień, Emil. Brawo. To ja przynajmniej w nią strzelam, tak jak... Pierdziele. Udało ci się. No to teraz... Panowie, pierdziele, rzucam tam jak najdalej. A, dobra, Emil zdał, więc nie czyli rzucam. Czyli mogę jej oddać teraz, automatycznie. Tak. I am already rock hard. Kurwa mać. Niestety nic jej nie robisz. Pytanie, czy ktoś jeszcze się na nią rzuca? No ja to nie mówię. Ja ustawiam jedną ręką, ja się ustawiam tutaj obok tego, gdzie jest zamieniony w kamień na szklo, na szczen, i ustawiam sobie lusterko na oczach praktycznie, tak żeby była zaskoczona w razie czego. To dźgam, tak tylko wiesz, że tak zasłaniam się tylko tymi oczami, tak zasłaniam się, tylko wiesz jak to, kurwa. I strzelam jej wstycki, żeby nie było. Nie trafiasz. Staraj się delikatnie, może odsunąć mostę, żeby... Oh shit! Kloniusie! Trafiasz ją potężnie. Strasznie ją to zabolało. Backstab! I backstab, D6, dorzuć D6. 3, okej. Okay. Ja. Dobra, kto jeszcze ją atakuje? Nisos wszedł przed nią, więc też robi test, czy się nie zmieni w kamień. Kurwa. O ty skurwys! Masz szczęście. No. On ma odporny w tę magię, bo jest mi ziołkiem. Tak. No ja mam trochę sporo odporności, więc to jest piękne. Okej, no to może Milfarin i Balustrin też mogą wystrzelić. No to nie muszą podejść dopiero. A nie, faktycznie nie, oni gówno widzą. Właśnie do tego nie chciałem tego robić. Znaczy chciałem, ale nie sądzę, że mogłem. Mikrates trzyma się z tyłu. On nawet nie ma jak podejść. Dobra. No to rzut na inicjatywę. To rzucam. A ja tym razem rzucę. Kurwa, nie. No więc tak, ona ma ataki następujące. Jeden atak. To jest... On ma 4 hit dice'y jako potwór. Proszę bardzo, przeciwko Emilo... Nie, kto ją wtedy udziabnął? Klonius. On ma lusterkę na ryję. Najmocniej. Tak, ale atakują jej wężowe włosy. Dobra. Aha, trucizna, co jej mi. Trafiacie? Nie, na szczęście nie. Ponieważ i kurwa bardzo dobrze, bo to jest ta trucizna w stylu save or die. O. Save versus poison lub śmierć. No dobrze, natomiast ona się obróciła w stronę Kloniusa, więc panie Kloniusie... I tu cię zaskoczy, bo ja pamiętasz, co ci mówiłem. Ja jej nie tak, widzę. Tak. No ale to w takim razie walczysz na ślepo. To jak ją trafiłeś? To, nie, to da ci bonus, tak? Powiedzmy, będziesz miał plus 3. Dobra, już rzucam. To lustereczko, tak.
Znaczy, wiesz, ja de facto po prostu, nie to, że nie patrzę na nią bezpośrednio, tylko że tak po prostu trzymam tą rękę. No rób normalny test. Jasne. Save versus paralysis or turn to stone. Z modyfikatorem plus 3. Udaje ci się. A ponieważ ci się tak dobrze udało. Nie, ona w sumie jest na to niepodatna. Bo to nie jest jak w legendzie. Dobra. Więc teraz wy. Kopnij jej te dupsko, taki. Kurwa. Wiecie, może. Takie pytanie. Może się odsuniecie, ja po prostu sleepa na nią rzucę. To nic nie da, ona ma więcej hit dice'ów niż sleep. Nie, ma akurat, ma 4. Tutaj elfy się ustawiły za niziołkiem jako pluton egzekucyjny. Podejrzewam, że za chwilę ją zabiją, tak? No to może tak. No dobra. No atakujcie. Strzelać. Dobrze, to pluton... gdzie jest? Combat. Raz, dwa, trzy. Okej. Za tak. Jeden znowu. Tak, ale to wystarczy, bo ona ma, przez to, że nie ma żadnego pancerza, ma AC8. I zostało jej 7 HP-ków, czyli pierwszy strzał trafia i ostatni ją wykańcza. Meduza pada rozstrzelana. Zwala się jej ciało na podłogę, osuwa się. I jej żmijowate włosy jeszcze wiją się w powietrzu, zanim także opadają na ziemię. Kurwa, nie spodziewałem się. No to szukamy tego... Sądzę, że to mógł być blef po prostu, ale warto przeszukać, bo może jest tutaj jakiś atrybutów. Nie. Znajdujecie skrytą między jej piersiami fiolkę. Który jest kilka, dosłownie kilka kropel zielonkawego płynu. Takie piękno nie może być pozostawiane w kamieniu. Trzeba odczarować naszego Deimosa. No dlaczego nie zaniesie naszą Deimosa. O. Ej, teraz go możecie zmolestować i się nie będzie stawiał. Tsundere, to chyba trochę za ciebie. Jestem z kamienia cały w pancerzu zbroi, tak. Jeśli on. Czy ten pancerz też się zamienił w kamień? Wszystko? Wszystko. Wszystko się zamienia w kamień. To my nie możemy podnieść mu przyłbicy, żeby to zaaplikować. Chyba, że to zadziała po prostu, jak się go pokropi po głowie. To jest trucizna. Ale jak to jest trucizna, to po kamień. Dziękuję, zrobi. Tak, chciałbym zaznaczyć chyba, nie? Róbcie co chcecie. Ja już uznałem, że jestem martwy i mi bardzo smutno, bo byłem blisko trzeciego levela. Tak. Odczarujemy cię, Deimosie. No to pokropmy go po prostu, tak tylko może delikatnie gdzieś, wiecie, żeby go nie... Jak to jest jakiś kwasto, żeby mu na przykład stopił tylko rączkę. Delikatnie. Yes. Jest Jamie Lannister. Zawsze, kurwa. Wiesz co, to ja biorę tą buteleczkę Jurasiu, mój drogi. I kropę tak delikatnie tego naszego towarzysza. Gdzie kropisz? Wiesz co, może jedną na razie kropę taką na rękę. Nic się nie dzieje. Mamy głowę. Ma gdzieś odsłoniętą skórę? Zostały 4 krople z 6. Rozumiem, że jak ma tą przyłbicę, to nie playerem. Wiesz co, mój drogi, jak jest, bo to zakładam, że się zamieniło taką idealną statuę, to nie ma przerwy w ten, że jest przerwa w tym, to chciałbym to wlać w nie, no, szkole, nie? Są wszędzie przerwy tak, tam, tak, gdzie... Były. Tak, żeby dotknął jego skóry. Pewnie pod szyją byś musiał, tak? Pod szyją byłaby na pewno jakaś przerwa w pancerzu. No, gdzieś, gdzie mamy przerwę w skórze, nie? Tak, w jakim... No, gdzieś w przyłbicy się znajdzie normalna szczelina. A, czyli możemy tak. Mu to wlać do ust. No to po prostu... A, weźcie mi truciznę do ust, zajebiście. W tą przyłbicę, nie? Mu po prostu wlewam. Jedną kroplę. Tam, żeby dotknęła skóry. A i tam, jak to trucizna, to przecież jesteś w kamieniu, nic ci się nie stanie. Okej. Okay. A jak... Jeżeli kiedy jakaś kropla musnęła, powiedzmy, te pozostałe krople, żeście tam wlali, musnęła usta Deimosa, to po kilku chwilach ten... kamień zaczyna mu wracać kolory, aż zostaje odczyniony
I ty, Deimosie, nie możesz uwierzyć w to, co się stało, aczkolwiek znowuż jesteś w świecie żywych, że tak powiem. A zaraz wam pokażę, żeby nie było. Czy mogę odegrać coś? Bo mogę się ruszać i mówić, co nie? Już możesz. Dobrze, to Deimos łapie się za biodra, tylko spuszcza głowę nieco i mówi takie: kurwa jebana pierdolona masz, nie spodziewałem się meduzy. To nie jest taki ten, on po prostu jest taki jakby zawstydzony tym, że nie pomyślał o tym i się wini za to. Faktycznie nikt nie pomyślał o tym, że... Proszę bardzo, żeby nie było, że to jest z litości do was. She does in fact have a special reaction. Nikt się o to nie posądza, nie martw się. Ja podejrzewam, że ona to miała, żeby gdyby przypadkiem zamieniła innych tych swoich sługusów w kamień, tak żeby ich uczarować. To całkiem logiczne jest. Nie chcesz, żeby ktoś, kto tobie służy, zamienił się w kamień przypadkiem, co nie, bo ci spojrzał w oczy. No. Więc usiekliście meduzę. Następnym razem przykute do ściany. Jest kwestia tego, czy jak jest martwa, to cały czas działa jej spojrzenie, bo to jest dość ważna kwestia, jak zabierzemy jej głowę stąd. Wiesz co, zabierzmy jej tak bez patrzenia, co, jak odwróćmy tą głowę, jak ją utniemy już, co nie? Odwróćmy tak głowę. Worka przerzućmy. I zawiążmy po prostu jej opaskę na oczy i tyle. Jesus Christ. Możemy jej też te oczy wydłubać. Ale w sumie takie dość ciekawe pytanie. Dawajcie, użylibyśmy tego może na jakimś kurwa, może na jakimś patrolu, może też czasem jakieś kurwa gnole, czy coś takiego się uchowało w tym lesie. Znajdziemy coś i po prostu rzucimy tę głowę, żeby to na to spojrzało. Pytanie? Tutaj były ciała inne, co nie? Szkielety same. Czeka, też więźniów no, pozostałych. Dlaczego oni więzili kurwa meduzę? Nie rozumiem. Ciekawe spostrzeżenie. Okej, sorry, naprawdę jest. Już nam nie powie. Jak sobie łączysz kilka faktów i to też Mikrates tak dodaje. Kult węża, wężów, gadów. I wydawało się, że ona mówi prawdę, że chcą ją złożyć w ofierze. To mają kurwa pecha. Kurwa, ta głupia kurwa, gdyby nie zamieniła, ja bym ją puścił, nawet gdyby była meduzą, bym ją kurwa puścił, tak, bo nie chcę walczyć z meduzą. Ale nie, głupia kurwa musiała próbować swoich jakichś trików. Ja pierdolę, co za idiotka. Ona wyszłaby stąd żywa, tak? Ja bym ją kurwa puścił, ale nie, musiała mnie zamienić w kamień. Kiedy raz myślisz, że coś układa się tak, jakbyś tego chciał? Nie. Kiedy myślisz, że choć raz możesz ukazać komuś dobrą wolę, zawsze gryzie cię to w dupę. Tak jest. Juri, domyślam się, że skończyła nam się ta mikstura. Tak. No dobra. Ciężko było spod pełnej płyty tak tam do moich ust. Okej, generalnie słuchajcie, no w sumie był sens w jej postępowaniu, bo ona jako istota zła, ona nie wie, czy wy ją faktycznie byście puścili, czy wyprowadzili kawałek i zaraz zaszlachtowali. A w ten sposób przynajmniej zamieniła jednego z was w kamień. Drugiego najpotężniejszego fightera też chciała zamienić w kamień, a resztę wziąć na litość. Znaczy w stosunku do waszych zamienionych w kamień. No tylko, że okazaliście się być lepsi. Ten popisał. Nikt nie zadziera z backstabem. I po raz kolejny co się okazuje? Że nic dobrego nie dzieje się w overtime'ie. Tak jest. Ale tutaj tak. Możemy zakończyć, bo już no, żeśmy nie jeździli do bossu już. Nie? Tak, widzisz, ugrali. Tu jest bardziej chodzi o to, że ja rzuciłem dwie dwudziestki, to było za dobre, tak? Mhm, ja skończyłem dobrze.